Ja mam takie, tak, takie wrażenie, że jak kiedyś będzie dwóch ostatnich Polaków żyło na świecie, to się będą kłócili o sens powstania warszawskiego. Jeden będzie mówił, że słusznie, drugi, że nie niesłusznie. Bo jeżeli wychowasz młodzież w kulcie klęsk, to ziejesz siarno pod kolejne katastrofy. Wychowujesz luzerów, przegranych. Wiesz, co, ma, co mają sobie myśleć ci młodzi ludzie, którzy do wojska właśnie idą, odnośnie wykonywania rozkazów i... I nawet w kontekście tego, co się dzieje u nas na granicy i tej nagonki z jednej strony, że żołnierz, to, to że Hitlerowcy też wykonywali rozkazy w Toś Ktoś tam walczy z tym państwem, które oni chcą akurat powstrzymać, krwawi się, krwawi się, krwawi. I Amerykanie zawsze jak cowboy, wchodzą do salonu w ostatniej chwili, nie? Pamiętasz? No i, I wiesz, ale to po, pokazuje, jak nie rozumieją Polacy, czy też duża część Polaków w ogóle, o co chodzi na wojnie. Krzyżami mierzy się e, niewolę bo im więcej naszych żołnierzy zginie, tym jest gorzej, a nie lepiej, prawda? Wszystko po 43. roku powinno iść do minimalizowania strat. Już nic nie da się zrobić. A co zrobili nasi decydenci? To się dopiero wtedy zaczęła najgorsza jadka. Dzień dobry, Studio Skrajna 5, na pięciu na z drwalem, Piotr Zychowicz, historycz, dziennikarz, niedoszły zawodnik muay thai, thai boxingu, walki Młoran, czy jak to się tam nazywało? No tak, niedoszły. Dzięki za zaproszenie, witam, witam wszystkich widzów. Dzięki Piotrek, że przyjechałeś w ogóle. Fajnie. A, daleko nie mam, 400 km. co to jest? No, zleciało jakoś. Słuchałem audiobooka po drodze. Jakiego? Fredrik Forsyth, akta Odessy, stary cały, kryminał. Cały czas, cały czas historia. To co, lecimy z pytaniami? No tak, tylko chciałem ci dać prezent najpierw. Nie przyjechałem z pustymi rękami, taki kawał. Proszę bardzo, nadchodzi trzecia wojna światowa. Proszę, książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Nowość, gorąca, Dziękuję. prosto z drukarni, Dziękuję. jeszcze farbę czuć. O, jest i podpis, super. Ja już muszę się pochwalić, że przesłuchałem. Tak? Ale nie zginie. No tak. Przesłuchałem, przeczytałem. Obłęd. Także jestem na bieżąco. A to wolisz słuchać niż czytać? I to, i to. Tylko y, z słuchaniem jest y, lepiej z tego względu, że jak y, często gdzieś idę biegać, a często biegam, to te dwie godzinki po prostu leci, nie? I zrobię dwa, trzy biegania w tygodniu i mam książkę, nie? A z czytaniem jednak trochę schodzi dłużej, nie? Trzeba usiąść. Jest trochę trudniej, no. No dobra. Mam tutaj zestaw pytań od siebie, zestaw pytań od ludzi. Pierwsze. Co się stało, że wybrałeś tajski boks, a nie na przykład MMA? Czy wtedy nie było MMA? Nie było MMA wtedy, nie, 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 A słyszałeś w ogóle o tym? Teraz już tak, no. Ale nie wtedy. Wtedy nie, nie. No to przypadek. Koledzy tam ćwiczyli po prostu. Ja, to było, boże 20 lat to może nie, ale kilkanaście, tak? Ja myślę, że 20. 20. To tak, tak zleciało. Chyba tak. I ostatnie przypomnienie wyskoczyło, że 13 lat temu jakąś walkę w Irlandii. Słuchaj, czas pędzić, jak, jak szalony. A to było tak, że chłopaki tam chodzili. Na Muranowie były w Warszawie treningi. Prowadził Maciek Skupiński. Każdy, kto zna, siedzi w tajskim boksie, to wie o kogo chodzi. Mistrz świata. To chyba jedyny taki przypadek. W 2003 roku w Kazachstanie zdobył pas. No i yy, wieloletni trener też kadry Muay Thai polskiej. Yy, no i rzeczywiście wspominam, te treningi super. To było... Nie było takiej, o, wiesz, mody wtedy na sztuki walki, jak teraz. Nie było lansu, po prostu tylko chłopaki przychodzili, żeby... Yy, Była surowizna i muka. Surowizna, warunki bardzo spartańskie. Ale wiesz, ale naprawdę dużo ten Maciek, to, 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 to Może nas ogląda, to pozdrawiam. Trenerze Człowiek stworzony do tego, po prostu robokop. Nie? Szybki, precyzyjny cios. No, rzeczywiście, wcześniej chyba kraty trenował. I powiem ci, że jak oczywiście to, te treningi, no, to wyglądały tak jak wszystkie treningi. No, nauczył nas wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, czyli wiesz, low kick, high kick, um, płetwa, <grym, <grym, jak tam, czyli front kick. Tak, jak tam trafić. Eee, w podbródek wkręcić tę piesię, ale to wszystko nie było ważne. To wszystko, to są dużo, dużo mniej ważne sprawy. Najważniejsze to jest to, że on tu nas poukładał. A jak to wyszło w ogóle z tym tajskim okcie? Były jakieś walki? Nie, ja trenowałem amatorsko, absolutnie. Dwa, trzy razy w tygodniu. Najpierw w w grupie podstawowej, potem w grupie zaawansowanej. Eee, no i... A potem zaczęły się kontuzje. Najpierw żebro mi jedno odpadło. Potem coś tam z barkiem, no i krótko mówiąc, jakoś tak w naturalny sposób się skończyło. W eliminowa w eliminacja naturalna. No, tak wiesz, no, inne rzeczy miałem potem do roboty w życiu. A Maciek, tak jak mówię, został potem mistrzem świata. Klub w ogóle nazywał się Serafin, klub sportowy Serafin. Symbol był świetny, bo to był anioł z, z rękawicami bokserskimi, który się modli. No więc tam był też taki element, powiedziałbym, duchowy w tym wszystkim. No i rzeczywiście kupę znajomości przyjaciół do dzisiaj Karol, Krzysiek Marcin, Grzyb Którego też pozdrawiam, który Przyprowadziłem na treningi Tak się wkręcił, że założył swój własny klub Klub sportowy Rosomak, do dzisiaj działa chyba pod Warszawą Więc wiesz Trochę też fajny kawał życia, fajna przygoda I sporty walki też dużo, dużo, dużo dają na pewno No właśnie, co tobie dało Jako historykowi w późniejszym czasie Co, co z tego wyniosłeś na przyszłość? No wiesz, jestem przede wszystkim e, zwolennikiem polityki realnej. A polityka realna to jest taka polityka trochę jak, jak w boksie, no. e, szczególnie tajskim, gdzie możesz używać łokci i, e, i kolan, jak wiadomo. na no, krótko mówiąc, e, walczy się o zwycięstwo. E, a nie moralne, tylko rzeczywiście prawdziwe, no, żeby na końcu. Twoja Dajcie... ręka poszła do góry, a nie arena ręka przeciwnika po prostu. trzeba, To jest twarda gra. I polityka trochę bardzo przypomina ring. A w którym momencie stwierdziłeś, że, że zajmiesz się w ogóle historią? Czy wtedy, jak trenowałeś, już wiedziałeś, już, że, że interesowałeś się tak na tyle, jak to się mówi, grubo i tłusto, że historia to jest to, co chcesz w życiu robić? Tak, tak wiesz co, to, to, to zaczęło się jeszcze wcześniej. Po prostu yy... ojciec mój. Bardzo był, wiesz, książki historyczne czytał, opowiadał mi o historii, kiedy pamiętam, że jak ja byłem dzieciakiem, są rocznik 80, to historia wchodziła chyba w czwartej klasie do podstawówki. To ja już jak byłem w drugiej, to miałem przerobione wszystkie podręczniki z podstawówki. Ale to, dzięki, ale to sam czy. Nie, no to tak ojciec, ojciec mnie zainteresował. No. Wiesz, to wszystko się zaczęło tak. Jak ja mama była w ciąży, czyli jeszcze w roku 79, to ojciec poszedł do sklepu z zabawkami. I kupił mi kolekcję żołnierzy z czasu okresu wojen napoleońskich. Do dzisiaj ją mam. I to było to. Cały czas to w domu było. Książki, psa swojego pierwszego dostałem, jak miałem 7 lat. To był Fox Terrier, kompletnie postrzelony. Nazywałem go Nelson. I wszyscy myśleli, że to Nelson Mandela był wzorem. Nie. To był oczywiście admirał Nelson, brytyjski dowódca floty, który walczył w bitwie pod Trafalgarem. No i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wyniosłem to z domu. Potem, wiesz, zacząłem czytać bardzo dużo tych książek, które były w domu i, i, i zacząłem też kupować. Eee, zacząłem czytać Cata Mackiewicza, Józefa Mackiewicza, potem Studnicki, Bocheński, no wiesz, cała ta klasyka takiego konserwatywnego myślenia. Eee, no i naturalnie tak wyszło. Poszedłem na studia historyczne, chociaż wszyscy mówili, że potem nie będę miał nic do roboty w życiu. Idź na prawo! Idź na, idź na medycynę. A ja pomyślałem, że trzeba robić to, co się lubi. Nie, nie myślałem o tym. Skończyłem taką, co ciekawe, specjalizację pedagogiczną, więc w sumie tak z zawodu, to mógłbym być nauczycielem Ciebie. historii. Odbyłem też tą staż i w gimnazjum, i w na podstawówce. I od, nauczyło mi to szacunku dla nauczycieli, bo to było. Hardcore i skrajne przeżycie. No ja miałem praktyki jako AWF. Jak, no, także wiemy, no, czyli znasz mówić. co prawda. Im, im starsze no. dzieciaki, tym gorzej. No. Co ciekawe. A myślę, że z historią jeszcze gorzej niż z UF. O, matko. To było naprawdę śmieszne. No i co dalej. No i kończysz te studia, wiesz już, co chcesz robić, jak zżyć z historii, czy jeszcze nie wiesz? Wiesz co, to wszystko szło naturalnym trybem, bo ja y, zacząłem pracować w, jako dziennikarz w Rzeczpospolitej w dziale zagranicznym. I to było zaraz po maturze, więc jakiś rok 99-2000. 22 lata temu, rzeczywiście. No i, i, i to, tak szło tak, że historia to było trochę tak, że czytałem sobie w domu, to było moje zainteresowanie, cały czas byłem na bieżąco z literaturą, no ale byłem dziennikarzem. A czym się zajmowałeś w Rze Rzeczypospolitej? Słuchaj, Żydami. Bliskim wschodem. Czy pisałeś o Tak, dział zagraniczny. Jeździłem po świecie, byłem w Afganistanie, byłem w Afryce Czarnej, Namibii, e, Nigerii, taki Angoli. Tak? No Tak, trochę dziennikarz z, 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 od spraw zagranicznych. Świat cały zjeździłem, wiesz, w Uzbekistanie byłem, w różnych ciekawych miejscach, ale to jest interesujące, wiesz, w sumie to tak nie myślałem o tym wcześniej, ale przez to, że przez pierwsze tak 13 lat pracy zawodowej pracowałem jako dziennikarz. I po to się naprawdę zacząłem historią zajmować, to to trochę takie kombo, wiesz, połączenie tego. Nie? I tak staram się pisać swoje książki, żeby to nie były jakieś specjalistyczne kobyły dla, dla speców, które są nafaszerowane przypisami, dygresjami, tylko w sposób właśnie przystępny, żeby popularyzować historię i swoje moje idee wśród jak najszerszego grona czytelników. Nawet wiem, kto to jest, bo sprawdzamy to w mediach społecznościowych. Mam teraz kanał Historia Realna, Stałem się też. YouTuberem, jak, tak jak ty. No i sprawdzamy, kto to ogląda. No to to są głównie młodzi mężczyźni w przedziale wiekowym 14, 45, 50. Nasze, nasze no. pokolenie mi się wydaje, że to ogląda. No tak, tak. Plus, plus minus i e, trochę dziewczyn też, około 5%. <laughs> nie wiem dlaczego. Ale, ale tak, ale książki cieszą się dużym zainteresowaniem, bo ta historia właśnie nie musi być koniecznie, wiesz, taka nudziarska jak w szkole, tylko można ją pokazać od strony takich bardziej trochę z przykopem. No. Znaczy, jak o mnie chodzi, to książki czyta się po prostu gładko i szybko. Wchodzą same. Nie jest tak, jak mówisz, te stare podręczniki do historii, masę dat, masę jakichś <noise> rzeczy, których po prostu. Z których nic nie wynika na końcu. Nie? No właśnie. Nie? I myślę, że dlatego dużo ludzi się zraziło do historii. No bo tak, historia w też w szkole średniej no nie była jakaś taka urokliwa. Znaczy ja, ja miałem fakie, akurat po fajnego nauczyciela, który zawsze do jakiegoś wątku historycznego opowiadał ciekawe anegdoty i wtedy człowiek bardziej y, kumał to później, nie? o co chodziło, bo w związku z jakąś tam decyzją polityczną czy jakąś, on opowiadał, jak to się faktycznie od, y, odbiło czkawką y, na przykład na wsi, czy w mieście jak to realnie wyglądało. Nie? To było fajne. Jak mogę o książkach, no to mówię, to się gładko czyta. Ale wróćmy do tych twoich podróży, bo w zasadzie dzięki chyba temu też... Y, że sporo podróżowałeś, to też jakiś światopogląd sobie wyrobiłeś przez te lata. Też, no nie? Bo inaczej jest, inaczej jest ja, ja teraz tak jak widzę, jak rozmawiam z ludźmi, którzy dużo podróżowali po świecie, dużo gdzieś mieszkali za granicą i wracają, to jednak jest to inne myślenie niż, niż tych ludzi, którzy tu całe <grym> życie byli, nigdzie nie byli, no nie? No wiesz, to uczy bez wątpienia do takiego, powiedziałbym, mądrego patriotyzmu. A mądry to jaki? Bo ja nie, właśnie... Wiesz jaki to jest? To nie jest bezkrytyczny. No właśnie, bo ja mam tutaj takie pytanie. Czyli, czyli, czyli wiesz, tylko skoń, skończę, o co, o co mi chodzi. Już chodzi o to, że jeżeli obiekt swojej miłości w sposób sztuczny gloryfikujesz i nie widzisz po prostu w nim żadnych rys i wad, no to to nie jest taka prawdziwa miłość. To jest miłość niedojrzała, właśnie. Nie? Prawdziwa miłość to jest taka, że dostrzegasz wady obiektu swojej miłości i próbujesz y, zmienić ten obiekt swojej miłości, żeby był perfekt. I oczywiście mam na myśli to, że, że moim marzeniem jest to, żeby, żeby Polska była tak poukładana, y, tak dobrze zorganizowana, taka zamożna i żeby Polacy nie, wiesz, nie byli Europejczykami drugiej kategorii, tylko pierwszej kategorii, żebyśmy... Y... No to, to ja ci muszę bardzo przeprosić, wiadomości nie oglądasz? Bo ja mam wrażenie, że czasami czasami ja mam wiadomości, że tu płot to trzeba stawiać od drugiej strony: od Słowacji i od Czech, bo tu Szwajcarzy nas zaraz zaatakują, będą się przenosić, bo to jest tak dobrze. Słuchaj, to ja coś ci powiem. Już nie znęcajmy się nad nimi, ale zaskoczę ciebie i może niektórych naszych widzów, chociaż młodych chyba nie. Ale ja 15 lat temu wyrzuciłem telewizor i to była najlepsza decyzja mojego życia, bo mam więcej czasu. I mam wrażenie, że lepiej go pożytkuję niż gapiając się w telewizor. Także nie oglądam telewizji i z tego, co wiem, wyprzedziłem w pewnym sensie swoje swój, obecne czasy, bo dzisiaj, z tego, co wiem, to młodzież bardzo rzadko ogląda telewizję. Nie? To jest już pase. To jest już technologia przeszłości. A ja czułem się jak, wiesz, pozbyłem się telewizora, jakbym był wyzwolonym człowiekiem i Ale przekaz dzień jest, się wydłużył. W internecie przekaz jest... To znaczy inaczej, ja oglądam tylko z, dwóch, z jednego powodu, żeby mieć jakiś obraz, bo są dwie strony, dwa przekazy, nie? Dobre i złe i na odwrót i to nie tylko w Polsce, bo oglądasz, nie wiem, przykładowo Russian TV i BBC i masz wojnę z Syrii i dwie różne wojny, dwie różne wojny. No tak to, to działa, I, to, no. i wtedy to, ja mam taki sposób na to, jak sobie wyrobić jakąś opinię, bo prawda i tak jest gdzieś pośrodku, nie? Wiesz, racja, jak to chyba Pućczuski mówił, jest jak dupa, każdy ma swoją, nie? Ale ale nie, ale, ale mówiąc poważnie, to oczywiście wiesz, to jest, należysz do rzadkiego y, części społeczeństwa, które nie zamyka się w jakiejś jednej bańce informacyjnej. Ludzie lubią tylko czytać i słuchać potwierdzenia swoich własnych poglądów, co nie ma oczywiście żadnego sensu. Cały sens polega na tym, żeby oglądać i TVN, i TVP, i samemu wyciągać sobie wnioski. Nie? Ym, no i wiesz, to ogólnie jest taka życiowa rada, nie? żeby zawsze iść swoją drogą. To jest zawsze moja dewiza, robić to, co ja czuję, a nie, 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 nie szczekać w stadzie a, bo i płynąć z prądem, no bo to wiesz. Jak to z dobrego jest, z tego nie Jak ma. to jest połączyć taką rolę dziennikarza i historyka? Nie jest tak, że nieraz trzeba jednak, albo czy zdarzyło ci się, że trzeba nieraz coś napisać pod, tam do tego, pod kim pracujesz? Hmm. Albo była taka presja, nie wprost, ale na zasadzie, no słuchaj, jest polecenie służbowe, ale Piotr mówi, no stary, fajnie, ale to jest niezgodne jak gdyby z moją tam jakąś, jakimiś wartościami, które wyznają i tak dalej. A czy wiesz co? Yy... Czy skończyło się na przykład tam, yy, tym, że tam są drzwi w takim razie? Nie, ja chcę, chcę ci powiedzieć, że. Yy, nie ukrywam, że tego bardzo się bałem, nie? I to, że ja zajmowałem się sprawami zagranicznymi. Czyli konflikty na Bliskim Wschodzie, wiesz, Afryką, geopolityką, a obecnie zajmuję się historią, daje mi olbrzymi komfort, ponieważ to są sprawy w 99% jednak wyjęte z bieżącego nachszaniania się między dwoma plemienami, plemionami, Tutsi i Hutu, które tłuką się na medialne maczety na co dzień w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, wiesz, mam taką niewesołą myśl, <śledzio> kiedyś Jerzy Giedroć. Powiedział, że Polacy są narodem, który bardziej wyżywa się w sporach wewnętrznych niż w zewnętrznych. I że niestety jest potwierdzenie tego, jeżeli spojrzysz na, na historię chociażby przedwojenną, wspominałeś o, jak rozmawialiśmy przed, przed włączeniem kamery przed przedwojniu, to yy, wiesz, Piłsudczycy kontra NDC. Potem na emigracji Sikorszczycy wycinali się nawzajem z sanatorami. Teraz. Również głęboko rozdzierająca Polskę konflikt. Jedni nienawidzą Tuska, drudzy nienawidzą Kaczyńskiego i bardziej nienawidzą swoich przeciwników tutaj niż np. Putina czy kogokolwiek innego. Ja mam ten komfort, że z żadną z tych stron się nie utożsamiam, bo mam dosyć poglądy, które, które myślę, że nie pasują do żadnej z nich. Czyli jestem z jednej strony, mam poglądy konserwatywne, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, a z drugiej strony ultraliberalne, jeżeli chodzi o gospodarkę. Czyli jestem zwolennikiem wolnego rynku. I socjalizm to jest dla mnie, jako też prywatnego przedsiębiorcy, przy okazji, bo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem swoim własnym pracodawcą dzięki temu. No to oczywiście socjalizm, rozdawnictwo itd., itd. to jest coś, na czego ja się nie mogę zgodzić. W związku z tym mam ten komfort, że patrzę na ten spór z boku i widzę śmieszność tego wszystkiego. Nie, że ludzie są w stanie skakać sobie do gardeł. Potworna hipokryzja, to, co przeszkadza nam u naszych przeciwników politycznych, u nas nam nie przeszkadza i tak dalej i tak dalej. Obserwujesz to na co dzień i yy, myślę, że może, żeby nie zwariować, to warto się w to nie angażować. No ale co zrobić, nie? Bo to jest trochę tak, wiesz, ta naparzanka to jest... Yy, no oni się naparzają za nasze. Od 89 w zasadzie są te same, za przeproszenie, mordy. Zmieniają tylko flagi. A my za to płacimy cały czas. I jeszcze to tolerujemy. No wiesz, no... Ja ogólnie rzecz biorąc mam takie poczucie, ja wiesz, nie, nie mam kolektywnego usposobienia, tak bym powiedział, mam indywidualne. Czyli krótko mówiąc, źle się czuję w takiej konwencji, w której idzie na początku jakiś facet, rzuca hasło, a my tupiemy, maszerujemy i musimy to hasło powtarzać za nim. Dlatego nie chodzę na żadne marsze, żadne demonstracje, sam siebie reprezentuję, a nie żadne grupy, nie żadnych innych ludzi. Nie? A co do tego, co, 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 co oni wyrabiają, No to ludzie ogólnie są tacy, którzy mają potrzebę przynależności do jakiejś grupy. Dobrze się czują wtedy. Mają swoich przeciwników, mają swoich a, i mogą sobie tam nawzajem toczyć swoje po pracy, wrócić, ułożyć kapcie, siąść do komputera i toczyć polityczną walkę o, o Polskę. Nie? I nawet nie widzą tego, że są dokładnym odbiciem swoich, tych swoich przeciwników lustrzanym, tylko, tylko w drugą stronę. I często przypadek decyduje... W jakiej tam stronie są? Trochę jak z kibicami piłkarskimi, nie? Mieszkasz na jednym osiedlu, gotowy jesteś obciąć głowę temu drugiemu facetowi z drugiej strony ulicy, a gdyby ojciec 10 lat temu kupił mieszkanie po drugiej stronie, to wyś wiesz, w drugą stronę to robił. No, na dłuższą metę to jest oczywiście, oczywiście absurdalne. Eee, na cóż my możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić, możemy iść własną drogą, reprezentować siebie, e, swoje własne poglądy, być wiernym wobec własnych poglądów, nie iść na żadne kompromisy. Ja miałem wielokrotnie takie, wiesz, yy, sytuacje w życiowe, w których nie mogę być, żeby ktoś mnie do czegoś zmuszał, ale wiedziałem, że gdybym zrobił coś innego, to miałbym pewne frukta, miałbym pewne łatwiej w pewnych sytuacjach, a no, nigdy tego nie robiłem, bo w końcu trzeba sobie móc spojrzeć w gębę, jak się czy rano goli, nie? No właśnie, ale wracając do tych marszy, nie? Bo no ja jestem gościem, no nie chodzę na żadne też marsze, ani na te narodowościowe, i na te jakieś tam różne w obronie kobiet i tak, bo po prostu na to nie mam czasu. To I, inna sprawa, jak, to. Znaczy to, to, to jest raz, a dwa po prostu no jakoś zaraz, jak powstaje coś nowego, to zaraz wychodzi jakiś taki bubel, który to wszystko tak dyskredytuje, że, że wiem, że, że dobrze w zasadzie zrobiłem, nie? Że tam nie I jak takiego gościa nazwać? Bo takiego gościa jest masę w tym kraju. Ale tak my, tak jak, jakiegoś, no takiego, który po prostu nie chodzi tu i nie chodzi tu, ma swoje zdanie idzie swoją drogą. Nie? Czy, to jest, czy to jest patriota, czy to nie jest patriota, czy antypolak, polak, jak to, jak, wiesz, dzisiaj jest... No wiesz, no co do, do, do mnie pytają, no, pewnie to trzeba by zapytać tamtych, co są w tych dwóch stadach, nie? No oni pewnie myślą, że, że, że to tak nie wolno, no bo każdy, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Ale, ale tak mówiąc szczerze, to dla zdrowia psychicznego, to, to jednak lepiej jest się trzymać własnych poglądów, własnych przekonań i, i wiesz, yy, robić to, co się, co się chce i co się lubi. No. Bo wiesz, na tym marszu, yy, stajesz się siłą rzeczy nie sobą, prawda? Tomaszem durwalem indywidualną jednostką swoimi poglądami, tylko częścią jakiegoś kolektywu i musisz odpowiadać za tych wszystkich facetów, z którymi niekoniecznie musisz mieć po drodze. Okej. Okay. Słuchaj, jak. Yy zweryfikować w dzisiejszych czasach te wszystkie nowości historyczne. Jest masa dokumentów. No wiesz, jest coś takiego, tak już wchodzimy w, w kuchnię. No, ja skończyłem ich historię na Uniwersytecie Warszawskim. Eee, skończyłem studia w 2005 roku. No i tam było coś takiego jak krytyka źródła, tak się to nazywa. Czyli krótko mówiąc, co, skąd wiemy, że to, co się stało, co jest napisane w tym źródle, jest prawdziwe? Przede wszystkim źródło zawsze e, odzwierciedla jakiś subiektywny e, obraz sytuacji, no bo wytworzone jest przez człowieka, który w odpowiedni sposób na nie patrzy. Józef Mackiewicz, mój ukochany pisarz, ma takie powiedzenie: miał, jak żył, e, łże jak naoczny świadek. <laughs> to znaczy wiesz, no, jeżeli jest zdarzenie drogowe, powiedzmy, przyjeżdża drogówka. I robi protokół, to jest trzech facetów, już wszyscy widzieli coś innego. Nie? W związku z tym no, przyjęło się oczywiście, że jeżeli badasz historyczne dokumenty, no, jeżeli ktoś coś pisze, to musi mieć potwierdzenie w drugim źródle. Nie? Czyli jeżeli dwóch facetów już widziało mniej więcej to samo, to wiadomo, że to się prawdopodobnie wydarzyło. Nie? No ale oczywiście jest problem taki, że zupełnie czym innym jest prawdziwa historia, a czym innym jest to, co na przykład po latach ludzie opisują. Na przykład spotkałem się bardzo często z tym, i to jest znany problem, z którym się borykają ludzie piszący o przeszłości, że po 10, 20, 30 latach ludzie nie opisują własnych przeżyć, tylko książki, które widzieli, czy, czy, które przeczytali, filmy, które oglądali. Wszystko im się już e, miesza to raz, a po drugie, znajdują się pod presją e, swojego środowiska, oczekiwań, widzów, że oni chcą to usłyszeć, a nie coś innego. E, I w odpowiedni sposób swoje własne przeżycia upiększają. No, siłą rzeczy wspomnienia zawsze są niewiarygodne. Tak przyjęło się mówić, że najbardziej wiarygodny jest dokument e, wytworzony przez urzędnika siedzącego za biurkiem, ale oczywiście on też jest, e, też jest e, zawsze to jest pewien problem, że ten facet też coś może chcieć ukryć. No i takim najbardziej klasyczną dyskusją, która wzbudza wiesz, emocje wśród e, zawsze widzów, no to jest słynne pytanie, e, czy Hitler wiedział o Holokauście czy Hitler wydał rozkaz w sprawie Holokaustu. No, bo wiesz, gdyby traktować historię tylko w ten sposób, jaki powiedziałem, że tylko to, co jest w dokumentach, jest prawdą i tylko na podstawie dokumentów możemy stwierdzać, co się działo w przeszłości, no to wniosek musiałby być tylko jeden. Hitler nie wydał rozkazu i prawdopodobnie nie wiedział. Bo nie ma takich kwitów. No ale oczywiście bardzo dokładna i skomplikowana rekonstrukcja pozwala odtworzyć z tam, wiesz, półsłówek i rozmaitych jakby. Jego wypowiedzi publicznych i także konsekwencji spotkań, które odbywał, że wiedział. I że, i, że, I że chociaż rozkazu bezpośredniego nie wydał, takiego wiesz, że usiadł i powiedział: panowie, tutaj podpisuję rozkaz, proszę tam Żydów wymordować. No to powiedział, że bez słów to się panowie rozumieli. Nie? I, i, I działał na zasadzie takiego człowieka, który powiedziałbym, podjudzał cały aparat. Do, do holokaustu, e, aczkolwiek historycy, którzy próbują go e, zdjąć odpowiedzialność z Hitlera za zagładę Żydów, no to właśnie mówią, no to pokażcie papier, prawda? Papieru nie ma, bo e, takich po, do, do, nawet jeżeli by wydał ten rozkaz, to nie był taki głupi, żeby to zostawić po tym ślad w dokumentach. Więc oczywiście ta m, praca historyka, czy publicysty historycznego, czy kogokolwiek, kto się zajmuje historią, e, no. Polega często na właśnie takim trochę detektywistycznym składaniu do kupy rozmaitych poszlak i, i montowaniu z tego jakiejś większej całości. Która nie zawsze może być prawdziwa. Finalnie. Wiesz, ktoś tak kiedyś jak powiedział. Ja już już wypadkiem samochodowym, do no, trzech gości, każdy co innego zezna, nie? No tak, wiesz. No, to... Ktoś kiedyś wiesz, nie ma historii obiektywnej, prawda? Zwróć uwagę no, na przykład z morą, absolutnie z morą badań historycznych. Szczególnie w przestrzeni tej e, powiedziałbym, postkomunistycznej, jest pisanie nie historii, tylko uprawianie polityki historycznej. Czyli wiesz, na czym to polega. Czyli e, zasadniczo jest takie, że każdy historyk na początku składa przysięgę, że będzie obiektywny. Czyli w momencie, kiedy siadasz do pisania książki, nie możesz nie jesteś Polakiem, tak? Czy tam Rosjaninem, Niemcem, Amerykaninem, czy kimkolwiek jesteś, tylko musisz stać się obiektywnym badaczem. Czyli piszesz tak, jak było, a nie tak, jakbyś chciał, żeby było, żeby twój naród wypadł jak najlepiej. No ale przecież wiadomo, że to jest pewien ideał, do którego się dąży. Natomiast w Polsce, ale też na Ukrainie, no w Rosji to już w ogóle nie powiem, i w innych krajach jest oczywiście taka cała um, szkoła myśl, myśl, pisania historycznego, tak bym powiedział, właśnie polityki historycznej, która ci panowie są, uważają się za żołnierzy na froncie patriotycznej walki o dobre imię narodu polskiego. Tak zwał, tak zwał. No i oni oczywiście będą uprawiali tą historię w ten sposób, żeby zawsze wyszło na to, że myśmy mieli rację. Wszystkie decyzje naszych przodków były słuszne, a wszystkie nieszczęścia, które na nas spadły, były winą obcych. Modelowym takim dowodem jest na to, przykładem oczywiście, chociażby, nie wiem, pisanie o rozbiorach. Nie? E, wiadomo, że, że, że Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita, ta olbrzymia Rzeczpospolita padła ze względu na to, że, że była trawiona we, przez wewnętrzne problemy e, i to było przyczyną jej upadku, a mocarstwa zaborcze tylko skorzystały. nie? Ale Wracając do tego, to po tym, co się, po II Wojnie Światowej, to tak, nieraz sobie myślę, przecież jakby tak podsumowując działania Józefa Salina, to jeżeli chodzi o liczbę ofiar na swoim narodzie, to, jest, to Hitler przy nim mam takie wrażenie, to były takie majemiki. I propaganda, którą oni uprawiali i uprawiają do dzisiaj, jest taka, że jednak oni nie byli tacy źli w tej wojnie. Więc ten zawód, nie wiem, historyk polityczny coś może jest potrzebny, nie? Tak samo anglosasi, no przecież wszystkie kolonie, to wszystko, co oni wyprawiali przez te ostatnie 200-300 lat, układali większy, życie ludziom na większości globu, i ta propaganda, że oni są tacy dobrzy i tak dalej, jest do dzisiaj. Słuchaj, no historie piszą zwycięzcy. No a nie przegrani, w temacie, nie? No tak, no to wiesz, słuchaj, no to jest w ogóle stara, stara dyskusja wielka na ten temat, że rzeczywiście nasze powszechne wyobrażenia o przeszłości, no po pierwsze kształtują zwycięskie mocarstwa zawsze, prawda? To jest raz. No a po drugie oczywiście też wielkie filmy hollywoodzkie, które zawsze pokazują anglosasów jako tych good guys, a ich zawsze przeciwników jako bad guys. To jest wszystko jak hollywoodzki film. Amerykanie są prostych filmów z prostych opowieści, a bardzo skomplikowana historia jest dokładnie w ten sam sposób przedstawiana. Ale tak na dobrą sprawę, to wpisuje się w szerszy problem, dlaczego w ogóle kraje chodzą na wojnę, prawda? Dlaczego idą na wojnę? Jakbyś obejrzał filmy Spielberga, Kompanie Braci, no to byś doszedł do takiego wniosku, no, że Ameryka, Stany Zjednoczone z całą swoją potęgą poszły na wojnę, dlatego że Hitler był bardzo niedobrym dyktatorem, prawda? I Anglia też, bo był antysemitą, e, najeżdżał inne kraje, no i, i trzeba było coś z tym zrobić w imię praw człowieka, demokracji, wolności i tak dalej. Jest to oczywiście bzdura, e, którą się opowiada grzecznym dzieciom na dobranoc. W rzeczywistości mocarstwa idą na wojnę, kiedy czują, że ich interesy są zagrożone. I najlepszym dowodem na to, że Anglicy czy Amerykanie nie walczyli o wzniosłe ideały podczas II wojny światowej, jest ich sojusznik, którym powiedziałeś: gdyby rzeczywiście tak było, że II wojna światowa była walką dobra ze złem, no to Stany Zjednoczone powinny wypowiedzieć wojnę Hitlerowi i Stalinowi. No ale dziwnym trafem, cóż się stało? Stalin, który zawił dwa, trzy razy więcej ludzi niż Hitler, był nagle dobrotliwym wujkiem Joe, naszym najlepszym kochanym sojusznikiem, któremu dostarczali sprzęt, e, broń, e, spotykali się z nim w Jałcie, w innych miejscach, gdzie handlowali interesami innych krajów, między nimi Polski. No dlaczego? No dlatego, że to były twarde interesy, więc jedno to jest gadanie dla e, maluczkich, a druga sprawa to są to jakie są prawdziwe mechanizmy, które rządzą polityką i to historycy próbują e, zgłębić i ogólnie rzecz biorąc, no nie, nie będę odkrywczy, jak powiem, że jedną z głównych testów mojego pisarstwa jest to, że prawdziwym dramatem Polski jest, y, polega na tym, że wielu naszych polityków nie rozumie tego dualizmu polityki. Czyli jedne, jedne rzeczy mówi, a drugie rzeczy robi. Oni naprawdę wierzą w to, są tacy politycy w Polsce, jesteśmy jedynym takim narodem na świecie, który wierzy w to, że polityka to, to jest moralność i tak dalej, i tak dalej. No i efekty są takie jak powstanie warszawskie, y, nie wiem, 39 rok czy inne liczne nasze katastrofy, gdzie myliliśmy właśnie politykę realną z, z wzniosłymi hasłami, które się opowiada na wiecach. Nie masz takiego wrażenia, że jak gdyby mamy trochę po, po z historii, że dzisiaj też jest taka wiara? Mam, tak. I że tak, znowu, tak naprawdę znowu możemy być takim poligonem Europy? No wiesz, no, to mi spędza sens powieki. Książka, właśnie, jest no, próbą wyrażenia tej, tej obawy i ostrzeżenia ludzi przed tym. Krótko mówiąc, czasy są fatalne, widzimy co się dzieje. Wielkie mocarstwa, ta rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Chiny rzuciły wyzwanie Stanom Zjednoczonym na, w basenie Pacyfiku. Z kolei tutaj Rosja próbuje odzyskać to, co utraciła, kiedy była bardzo słaba, czyli w latach 90., kiedy Amerykanie z NATO się posunęli na, na, na wschód. No i my z naszym położeniem tragicznym, geopolitycznym pomiędzy Niemcami a Rosją, w najgorszym miejscu świata, mamy teraz dziki problem. No. Bo jeżeli dojdzie rzeczywiście do konfrontacji e, Rosji z Zachodem, tak, widzimy, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, ze 200-250 tysięcy e, rosyjskich żołnierzy stoi na granicach Ukrainy ciężki sprzęt, wielki kryzys międzynarodowy, jakiego nie pamiętam w ogóle. E, niektórzy porównują nawet, że ostatni taki tak blisko wojny między wschodem a zachodem było w roku 1962, podczas kryzysu kubańskiego, więc to jest kilkadziesiąt lat. No i trud, wystarczy spojrzeć na mapę. No. Wszystkie armie, które szły z zachodu na wschód podczas wszystkich wojen, zawsze muszą przejść przez Polskę, bo droga z Paryża i Berlina do Moskwy i z powrotem prowadzi akurat jak na nieszczęście przez centrum naszego kraju. No i to wróży fatalnie, bo są dwa możliwe scenariusze. Po pierwsze, jeżeli dojdzie do wojny Rosji z Zachodem, no to to się będzie odbywało tutaj. Jechałem dzisiaj e, do ciebie tutaj na spotkanie z e, fajną autostradą. Siedemko. Marzyłem kiedyś, wiesz, w latach 90. żeby móc w Polsce przejechać taką drogą, trzeba było na zachód jeździć. To jest element tego mojego marzenia o modernizacji Polski, który się spełnia. Jeżeli do tej wojny wybuchnie, to znowu będę do ciebie jechał 8 godzin, bo ta droga zostanie rozwalona w drobny Mak. No, a drugie zagrożenie oczywiście jest takie. Znaczy, pierwsze to jest to, że ta wielka wojna odbędzie się na naszym terytorium i to będzie dramat, bo wszystko po prostu, cośmy zbudowali przez 30 lat, zostanie obrócone w perzynę, nie mówiąc już o olbrzymich stratach osobowych i morzu krwi, które tu się rozleje. A drugi scenariusz, o którym też w książce z Jackiem Bartosiakiem ostrzegamy, no to jest odwrotna sytuacja. Jeżeli Stany Zjednoczone przyciągną do siebie Rosję, a bardzo by chciały, żeby Rosja dołączyła do koalicji antychińskiej, no to oczywiście będą musiały czymś Rosji zapłacić i wtedy mogą zapłacić naszymi interesami i powtórka z jałty. No właśnie, ale jak już, to miało być trochę na końcu, ale jak już jesteśmy przy tym, to, to po co tak drażyć tych, tych Rosjan generalnie. No, wiesz, jak, jak Rosjanie tam w latach chyba 70. czy 60. zainstalowali te rakiety na Kubie, no to Amerykanie zwariowali, tak się wystraszyli. Więc nie ma co się też dziwić Władkowi, że, że, że też reaguje, no bo podjechali mu po tą samą granicę, tak? No wiesz, to jest takie stare pytanie i znowu kręcimy się wokół tego kluczowego tematu, co mi się bardzo podoba. Znaczy, jak działa polityka? nie? W Hollywoodzie działa na zasadzie, że ktoś ma słuszność, ktoś nie ma słuszności. I jeżeli zapytasz mnie, kto ma słuszność obecnie, to ci odpowiem w następujący sposób. Słuszność ma Rosja. Słuszność ma Ukraina. No, jak to ja bym był władkiem by mi pod dom podjechali do płotu, to też bym tak zareagował, ale, że ktoś podjechał swoim traktorkiem pod płot. Nie? Ale to nie koniec, bo słuszność ma Ukraina. Słuszność ma Polska. Słuszność mają Chiny i słuszność mają Stany Zjednoczone. Każdy ma swoją słuszność, na tym to polega. Że nie ma dobra i zła w polityce, są interesy. I dopóki te interesy są zgodne między państwami, to wszystko jest cudownie. Kiedy one zaczynają być sprzeczne, to wchodzi dyplomacja. Tak jak teraz mamy całą serię spotkań w Genewie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i w ogóle zachodniej Europy, a, a ludźmi Putina. A kiedy ta dyplomacja zawodzi i nie uda się wyjść... Z Kryzysu i rozwiązać, znaleźć jakiegoś kompromisowego rozwiązania, no to przemawiają, działa, prawda? I idziemy na wojnę, bo wojna jest tylko i wyłącznie przedłużeniem polityki, po prostu realizuje się pewne cele, które można zrealizować przy pomocy dyplomacji, tym razem przy pomocy siły, żeby narzucić swoją wolę przeciwnikowi. I teraz w interesie Ukrainy jest oczywiście to, żeby iść w stronę Zachodu. Bo Ukraińcy też chcą żyć fajnie, tak? przyjeżdżają tutaj do pracy, widzą, że można e, inaczej zorganizować swoje państwo. Ja często jeździłem na Ukrainę swego czasu. Każdy, kto z państwa był na Ukrainie, wie, jak ona jest zorganizowana. Więc nie dziwne, że ci ludzie chcą żyć na przyzwoitym poziomie, mają dość korupcji, dziurawych dróg, e, drożyzny, gównianych pensji itd., itd. Dlatego ciążą do Unii Europejskiej, e, chcą być bezpieczni e, przed Rosją ciążą do NATO. Natomiast Rosja ma ten, i to słusznie powiedziałeś, to profesor Mesheimer który jest takim guru realistów światowych, John Mesheimer, w swojej słynnej książce Tragizm polityki mocarstw pisze, że gdyby Meksyk albo Kanada wszedł w sojusz z Rosją, bardzo bliski wojskowy, to Stany Zjednoczone zareagowałyby dokładnie tak samo jak Rosja teraz na Ukrainie. To znaczy Rosja, każdy kraj ma swoje bufory, każde mocarstwo ma swoją taką przestrzeń buforową, w tym przypadku buforem Rosji jest Ukraina, na której nie życzy sobie si sił drugiego mocarstwa. Mocarstwa nie tolerują na swoim przedsionku, w swojej sieni, czy przedpokoju, jak zwał, tak zwał, innych mocarstw, bo to stanowi dla nich po prostu zagrożenie. I y, podstawą realizmu politycznego nie jest tylko patrzenie ze swojej perspektywy, bo interes Polski w tej sprawie jest jasny i on jest sprzeczny z interesem Rosji. Ale warto spojrzeć z, z perspektywy Rosji i wystarczy przypomnieć, że y, przez Ukrainę, przez Białoruś, kilkakrotnie, co najmniej w ostatnich 200-300 latach szły rozmaite armie. Polska w 1610, e, potem Szwedzka, Francuska w 1812, wielka armia Napoleona, e, dwa razy Niemcy w 1914 i w 1941, e, no i wreszcie Francuzi i Anglicy w trakcie wojny krymskiej w połowie XIX wieku, w 1854, no i teraz. Dla, z perspektywy Rosji zbliżanie się NATO, takie, tak jak powiedziałeś, do. Właściwie już stoją pod płotem i dzwonią dzwonkiem, prawda? E, NATO, który zostało powołane jako e, pakt, który miał chronić przed Związkiem Sowieckim kraje Zachodu, no to jest oczywiste, że z perspektywy Rosji to jest olbrzymie zagrożenie po, e, militarne, tak? Ani na to nie chcą się zgodzić. To jest ich racja. Ale oczywiście ta racja jest diametralnie sprzeczna z racją Ukrainy, która chce iść do NATO, chce iść do Zachodu. I teraz pytanie, jak to rozwiązać? No i z reguły tak jest, i tutaj niestety mam i dla ciebie, i dla naszych widzów złe wiadomości, że polityka jest brutalną grą i zawsze rozwiązywane są problemy na korzyść silniejszego. Także Ukraina nie będzie w NATO. Rosja postawi na swoim i wygra tą rozgrywkę. No mi też się tak wydaje, ale cóż my. No tak, tylko wiesz, wniosek jest tylko taki jeden, żeby, żeby, nie, żeby Polska nie wsadziła palcy w drzwi nie? i żebyśmy nie umierali za wolność naszą i waszą, bo mamy swoje własne interesy. Oczywiście w naszym interesie, żeby Ukraina była na zachodzie, ale nie mamy żadnych narzędzi, żebyśmy mogli to zrobić. No. W związku z tym obawiam się, że stoimy na. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, toczyć wiesz, jak niektórzy tam już gorące głowy wzywają, wysyłać wojska na Ukrainę i tak Myślę wydaje, że to najpierw poczekajmy, co Amerykanie zrobią niech oni idą piersi, a my poczekajmy przyglądajmy się sytuacji, bo już w 1939 roku. Wiem, to, tak, to tak nie jest. Tam już ktoś, coś tam Polacy lubią na tej Ukrainie. Już, już szkolenia są no i. Tak, ogóle, ale to wszystko jest miękkie, nie. Wrócimy do tego później, bo ja chciałem wrócić jeszcze do obłędu i opcji niemieckiej. Bo czy jak tworzyłeś te książki, to nie bałeś się krytyki zasłużonych hi historyków? Oraz ludzi, którzy uważali, że powstanie było zasadne, na przykład? No bo byłeś, też jak przełamujesz jakieś pewne stereotypy, nie? Takiego właśnie pisania o historii. I no dla mnie, mówię, tą książkę po prostu się łyka i dużo się z tej książki wynosi, nie? Ale jak, jaki odbiór był w ogóle z, z swojego środowiska? No wiesz, gdybym się bał, to tego nie napisał. No. Jak sobie radzisz z tą krytyką i w ogóle? Nie oglądasz telewizji. Nie oglądam internet... telewizji, ale dobrze sobie radzę dlatego, z tego powodu, że jestem przekonany, że mam rację. Nie? I dużo gorzej bym sobie radził, gdybym na przykład wbrew sobie, a znam takich ludzi, mówił dokładnie coś innego niż myślę. Gdybym na przykład wyszedł i powiedział, drodzy państwo, kochani państwo, Przede mną, wiesz, tłum zgromadzony na wiecu politycznym czy jakimś innym. Kochani Państwo, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło jedyne słuszne powstanie. Tak, trzeba było to zrobić, dysponując garścią dzieciaków wyposażonych w popsute pistolety i butelki z benzyną. Należało się rzucić na całą armię niemiecką, rozpocząć powstanie na ulicach milionowego miasta. No oczywiście tak, konsekwencje były tego takie. Że Warszawa została zburzona, 150 tysięcy ludzi zostało zmasakrowanych, e, armia krajowa zniszczona, e, wojna przegrana, no ale odnieśliśmy moralne zwycięstwo. Mógłbym gadać takie bzdury, prawda? które Codziennie słyszymy od co roku słyszymy od polityków, e, czy od właśnie tych e, publicystów, którzy, którzy, którzy próbują. Tu, wmawiać ludziom, że decyzja, która doprowadziła do klęski była słuszna, co samo w sobie zna. z logicznego punktu widzenia jest absurdalne, no ale myślę, że dużo gorzej bym się czuł niż w tej sytuacji, w której ja jestem, że tam znajdzie się jakiś, wiesz, postrzeleniec, który uważa, że każdy, kto krytykuje decyzję oficerów wyższego stopnia Armii Krajowej jest jakimś tam, wiesz, agentem rosyjsko-niemiecko-bóg No a myślałeś o tym w ten sposób, że na przykład, wiesz... No, siedzimy sobie tutaj, jest ciepło, pijemy jakąś ciepłą herbatkę w ogóle, nie ma żadnej presji w ogóle. I takie wiesz, ocenianie, no właśnie z takiej pozycji, tego co się tam działo. Nie wiemy do końca, jakie były nastroje społeczne. Wiesz, to ja tam dzisiaj czytałem, że no, wytłumacz młodemu chłopakowi, osiemnastoletniemu, który jest nabuzowany testosteronem, jak widzi, jak Niemiec wykupuje jego matkę z tramwaju, albo wiesz, takie i inne rzeczy, i, i to, to było na porządku dziennym. Nie? No teraz wejdź z basu i tych wszystkich młodych ludzi, którzy. Po prostu chcą odwetu, nie? To słuchaj Przyjechał tam gość jeden, drugi, zrobił jakiś zapalnik, była jakaś część racjonalnie myślących, ale to też pytanie, czy dało się to powstrzymać, też nie? No wiesz i właśnie tak. Jakie tu... gdybanie wiesz, no je... poszło już. Słuchaj, jak, już jak, jesteśmy, jak jesteśmy przy sportowym klimacie, który panuje tutaj e, u ciebie, no to oczywiście mogę powiedzieć, że piękną piłkę puściłeś na moje pole. E, no bo. No bo... To, to, to jest taki argument, z którym bardzo często miałem okazję polemizować i do niego się, do niego się odwoływać. Natomiast e, przede wszystkim punkt pierwszy, gdyby było tak, że nie możemy z perspektywy czasu oceniać jakichkolwiek postaci historycznych, to w ogóle trzeba byłoby zamknąć wszystkie wydziały historii na świecie i w ogóle przestać uprawiać historię i nie interesować się przeszłością. Na tym w ogóle to właśnie to polega, że analizujemy to, co się stało w przeszłości i wyciągamy z tego wnioski. I oceniamy postaci historyczne. No ocena postaci historycznej, no to jest... Wszystkich oceniamy, tak? Napoleona, Hitlera, nie wiem, Królową Wiktorię. No, no w ogóle to jest esencja uprawiania e, historii czy też publicystyki historycznej. Natomiast jeżeli chodzi już o twoje konkretne argumenty, no to e, one byłyby słuszne i bez wątpienia miałbyś rację, że nie mielibyśmy prawa o tym dyskutować, gdyby Powstanie Warszawskie było rewolucją. To znaczy, gdyby po prostu nagle... 1 sierpnia 1944 roku młodzież wyszła na ulicę i spontanicznie przy pomocy broni, którą trzyma pod poduszką rzuciła się na Niemców i rozpoczęła powstanie. Wtedy miałbyś absolutną rację i ci zwolennicy tego typu poglądów, znaczy tak, no nie dało się czegoś takiego powstrzymać, no bo już trudno postawić żandarma przy każdym łóżku i trzymać takiego faceta za, w ryzach. Natomiast to polega ten argument na niezrozumieniu w ogóle tego, co tam się wydarzyło. Armia Krajowa nie była organizacją rewolucyjną, nie była cywilbandą, czy jakąś luźną, anarchiczną strukturą, której członkowie, tak jak powiedziałeś, osiemnastolatkowie nabuzowani testosteronem, testosteronem mogli sobie wyjść na ulicę Marszałkowską, wyciągnąć pistolet i palnąć komuś w łeb. Gdyby tak było, no to to w ogóle, wiesz, nasza ocena tej organizacji musiałaby być bardzo, bardzo, bardzo niska. W rzeczywistości ona jest wysoka dlatego, że Armia Krajowa była wojskiem, była armią, Często robisz wywiady z żołnierzami, prawda? Oglądają nas pewnie też żołnierze. Wiecie, jak to działa? Armia to jest hierarchiczna struktura, w której są dowódcy, którzy skończyli szkoły wojskowe, którzy wydają rozkazy oficerom niższego szczebla, a oni wydają rozkazy żołnierzom. I powstanie warszawskie było akcją wojskową. 31 lipca 1944 roku spotkało się pięciu ludzi pułkowników i generałów ludzi właśnie po szkołach wojskowych zawodowców, którzy na chłodno Mieli podjąć tę decyzję. Oni podjęli decyzję o wywołaniu powstania, która była, o czym możemy porozmawiać, ze wszystkich powodów politycznych, wojskowych, militarnych, strategicznych kompletnym szaleństwem nigdy nie powinna była zapaść. I dopiero to uruchomiło e, innych żołnierzy, którzy przyszli na zbiórki o godzin, przed godziną W, wydano im broń z magazynów, i to była normalna akcja wojskowa. Czyli krótko mówiąc, Armia Krajowa i ci wszyscy chłopcy, nabuzowani testosteronem, oczywiście, że tak. Pałający rządzą zemsty za to, co opowiedziałeś za 5 lat upokorzeń od Niemców. Byli, że karnymi żołnierzami. A karny żołnierz wykonuje rozkazy. Gdyby, ponieważ był rozkaz o wywołaniu powstania, to powstanie było. Gdyby takiego rozkazu nie było, to powstania by nie było. E, także to nie była rewolucja, tylko tak jak powiedziałem, akcja wojskowa. I generał Anders, który jest, wiesz jednym z moim zdaniem takich najbardziej większych kozaków i najbardziej bojowych oficerów polskich podczas II wojny światowej najlepszych, to on przecież powiedział, kiedy wiesz dowiedział się o tym, że wybuchło powstanie, że powstanie jest zbrodnią i oficerowie, którzy je wywołali, powinni stanąć przed sądem po wojnie. I kiedy potem zapytano go, dlaczego wypowiedział takie ostre słowa, to powiedział, że on jest żołnierzem, i we wszystkich, najpierw w rosyjskim wojsku, w którym służył, potem w polskim, we francuskiej szkole wojskowej, wpojono mu jedną zasadniczą zasadę. Oficer nie może podejmować decyzji o podjęciu walki, która nie ma szans powodzenia. A jeżeli jeszcze w pobliżu jest duże skupisko ludności cywilnej, to nie może nawet myśleć o czymś takim. Bo pamiętaj o tym, że jeszcze Pal 6, gdyby oni zdecydowali, że to powstanie, że te oddziały wyjdą, tak jak był pierwszy plan, za miasto. I będą tam walczyli z Niemcami wycofującymi się już z miasta. Ale oni to zrobili w samym środku milionowego miasta, o godzinie 5 po południu, kiedy były pełne ulice ludzie wracali z pracy. I nie mieli broni, nie mieli sił, żeby móc pokonać Niemców, którzy byli wielokrotnie potężniejsi tam. W związku z tym cenę za to zapłaciła przede wszystkim ludność cywilna, która była potem mordowana przez 63 dni w rzezi woli na starówce. Moja babcia była w zaawansowanej ciąży na chorzej 63, całe powstanie tam przeszła w piwnicy. Skutek był taki, że urodziła de facto martwe dziecko. Nie? I to jest opowieść o powstaniu, którą ja wyniosłem z domu, a nie te wszystkie e, frazesy, których słuchamy od polityków 1 sierpnia. Wracając do Andersa, bo wypowiedział się w sposób krytyczny, ale jednocześnie Monte Cassino to też nie był dobry ruch. Nie? Pod kątem ofiarności <krym> i, tak, i to zasadności był... tego w ogóle zdobywania. To, te... to była jego, Zresztą... wiesz, jego moim zdaniem mm, zła decyzja. I mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi, to nie jest źle jak na polskiego oficera, jedyna taka naprawdę godna krytyki decyzja podczas całej wojny. No ale to wynikało z tego, i, ale tu na usprawiedliwienie Andersa, nie pochwalam tego, te, 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 tego szturmu, ale oczywiście na usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko tyle, że zginęli tam żołnierze. Nie? Zginęło 900, ponad 900 żołnierzy, ale jednak byli żołnierze. Monte Cassino nie było stolicą Polski, gdzie były kobiety ciężarne, niemowlęta, starcy. I rzeczywiście to była po prostu bitwa wojskowa. Ale zgadzam się, czy się z Tobą, że już w maju 1944 roku, dwa miesiące po tym, jak Winston Churchill w Izbie Gmin powiedział, że Polska de facto została sprzedana Sowietom, no to już to nie miało sensu i to ten, ten przelew krwi był niepotrzebny. Anders powiedział, że zrobił to dlatego, żeby o. Sprawie polskiej było głośno na całym świecie, ale problem polega na tym, że gazety o tym popisały jeden dzień, a potem zajęły się czymś innym. A 900, ponad 900 polskich chłopaków tam zostało i do dzisiaj leży w cmentarzu na Monte Cassino, który polecam wszystkim odwiedzić. Tylko po to, żeby było głośno. Tylko po to, żeby było głośno. I wiesz, i to się wpisuje, powiem ci winną e, win, rzecz, która i to zawsze staram się w swoich książkach pokazać czytelnikom, żeby spojrzeli trochę z innej strony na. E, na pewne dobrze znane historyczne fakty. Wszyscy jesteśmy dumni z powstańców. To jest jasne, prawda? To są nasi bohaterowie. Oczywiście przeciwnicy moi, moi adwersarze bardzo często faulują w tej dyskusji, bo oni mówią, że proszę bardzo, jeżeli ty podważasz sens powstania, decyzji powstańczej, no to ty od razu masz jakieś pretensje do tych powstańców. Jest to jest rzeczywiście bzdura. Wszyscy to jest jakby to, co nas łączy. Szacunek do tych ludzi, którzy walczyli. My tylko oceniamy te decyzje polityczne, nie? Ale zobacz, jeżeli spojrzysz na to, jestem dumny z powstańców, jestem dumny z chłopaków z pod Monte Cassino, jestem dumny z chłopaków, którzy na Spitfire'ach podczas bitwy Anglii latali i zestrzeliwali Messerschmitty. Jestem dumny z chłopaków, którzy walczyli pod Tobrukiem, ale po co? Ale dlaczego podjęto tę decyzję? Zobacz, pojedź gdziekolwiek na świecie i zobaczysz, że tam są zawsze polskie cmentarze wojenne. Bo walczyliśmy, tak jak mówię, na Atlantyku. W trakcie jakichś tam walk konwojowych walczyliśmy we Włoszech, walczyliśmy w Afryce Północnej, walczyliśmy w Anglii, walczyliśmy w Normandii, walczyliśmy pod Arnhem w trakcie operacji Market Garden. No wszędzie Polacy gdzieś ginęli, prawda? Walczyliśmy tutaj przez 5 lat. Armia Krajowa wcześniej ZWZ walczyła z Niemcami, ale jaki z tego wszystkiego był efekt, nie? Zerowy. Wiesz co, może była taka wiara, że jednak... Aha. No właśnie, ale o te, tego wymagamy od naszych polityków, sami no, że żeby, żeby, e... byli politycy, jak to się wszystko skończyło. No i o tym właśnie są moje książki. Natomiast i, krótko mówiąc, jeżeli zamknąć pol, po polskie dzieje podczas II wojny światowej, maksimum wysiłku, minimum efektu. Przełóż sobie to na, na boks, czy na, czy na, to, to jest katastrofa po prostu, tak? Zobacz na inne narody, które z nami sąsiadują. Nie było na przykład Cze Czechy, które są świetnym przykładem tego. Oni działali bardzo pragmatycznie, bardzo ostrożnie, e, bardzo zachowawczo. Efekt no to... skończyło się dla nich tak samo wojna jak dla nas, tak? w sensie, że i tak wylądowali w bloku sowieckim, ale no nie tylko nie stracili połowy terytorium, ale nie stracili stolicy. Jest piękna Praga, którą teraz odwiedzają miliony ludzi, a straty czeskie liczone są w tysiącach, a nasze w milionach. W związku z tym była tutaj jedna wielka jatka. Polacy na frontach na całym świecie przelewali krew, a na samym końcu i tak stracili niepodległość. W związku z tym, e, wnioski z II wojny światowej są takie, że musimy prowadzić politykę realną, szczególnie teraz, jak wygląda na to, że nadchodzi trzecia wojna światowa. Chciałem tylko do że tylko nie tylko Czechy, ale też Chyba Rumunia, i Włoś, Włochy i wiele innych państw właśnie dobrze tam połapało. No wiesz, bo prowadzili politykę pragmatyczną i racjonalną. Krótko mówiąc, mierzyli siły na zamiary. Wiedzieli, co mogą, jaki, a, a, a nasze kierownictwo polityczne kierowało się niestety mrzonkami. Była taka książka, którą napisał Łukasiewicz, polski ambasador w Paryżu, przed, uważaj, w 1939 roku. Nazywała się Polska jest mocarstwem. Więc kolejnym przywarą Polaków, polskiej klasy politycznej tamtych lat było przecenianie siły własnej, a niedocenianie siły przeciwnika. No to również w sporcie coś takiego zawsze kończy się tragicznie. Nie? Tylko, że w sporcie walki, jeżeli dokonasz takiego błędu w ocenie sytuacji, to najwyżej ktoś ci złamie rękę albo, albo wiesz, albo szczękę, nie? A w konsekwencji takich pomyłek w polityce to jest na przykład milion zabitych. Jak długo zbierasz i weryfikowałeś informacje do błędu? <coughs> 44. I co, to była specyficzna książka. To była książka, którą napisałem w roku 2013. Wydałem, ale ona była. Jakby, um, jakby końcowym efektem bardzo długiego czytania i, i analizowania tych informacji. To znaczy, w ogóle pisanie książek to są. To, to samo pisanie to nie jest problem. Siadasz do komputera. Bierzesz kawkę, piwo, co tam kto ma ochotę, i, i piszesz, prawda? Ale to przecież wcześniej trzeba wszystko przeczytać, więc bez wątpienia dużo dłuższy pracochłonny i czasochłonne jest czytanie, 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 jeszcze raz czytanie, i więcej przeczytasz, tym potem może ta książka być ciekawsza, nasycona większością informacji, więc odpowiadam na twoje pytanie całe życie właściwie. No. Eee, bo. Tak jak mówię, jak zacząłem czytać, to pierwsze teksty, które czytałem jako sześciolatek, to były teksty pewnie o historii. Nie? Więc od tamtego czasu już to czytałem, myślałem na ten temat. Kolejne lektury <laughs> to wszystko pogłębiały moje poglądy. No i efektem były te książki. Nie? Wielu ludzi tam pyta i zadaje, że nie odwołuje się do źródła, że mało jest źródeł w Twoich książkach. Nie? Albo że gdzie są powycinane jakieś fragmenty i tak dalej. To jest taki. No zarzut, gdzie tam dużo ludzi no, nie jest przychylnych jak gdyby tym książkom twoim, że nie do końca są rzetelne i tak dalej, nie? Nie. Słuchaj, to tylko ci powiem, to, to jest tak, że oni są nieprzychylni tezą książek, które uważają za obrazoburcze, bo tak przecież pisać nie wolno, bo byliśmy zawsze najlepsi. W związku z tym czepiałem się szczegółów. Krótko mówiąc, książki są, te, które ja piszę historyczne, one są wyposażone w aparat naukowy niepełny. Czyli krótko mówiąc, literatura wykorzystana jest umieszczona w bibliografii Natomiast nie zamęczam e, czytelników milionami przypisów. Czyli wszystko można znaleźć w bibliografii, te źródła, które są wykorzystane, są olbrzymie. Robiłem bardzo duże akwerendy i w Polsce, i za granicą, natomiast e, archiwalne. Natomiast jakby sens i pomysł na te książki, to o czym mówiłem na początku, to nie jest taki, żeby właśnie przyszedł pan profesor, pozdrawiam wszystkich profesorów, których mam bardzo lubię oczywiście, wziął lupę i miał, wiesz, cztery. Wierszyki tekstu, kreska, a potem drobnym makiem przypisy. No, tak, o, proszę bardzo, dobrze, dobrze, fajnie, wszystko jest ok. Wydziło bo przypis... ja piszę dla ludzi, słuchaj. Ja nie piszę dla branży, uh, tylko piszę, piszę dla ludzi, piszę, ponieważ uważam, że wszyscy Polacy, szczególnie uh, młodzi Polacy, którzy będą za jakiś czas elitą tego kraju, będą podejmować pewne decyzje bardzo kluczowe w, w, dla nas, dla naszej przyszłości, dla naszych dzieciaków, dla, dla prosperity Polski. Eee, oni muszą mieć dostęp do tego, oni muszą dyskutować o historii. Historia musi być żywa, wiesz. Eee, ja powiem ci taki przykład, jak napisałem pierwszą książkę, Pact Ribbentrop Beck, która pokazywała, że, eee, że, że pójście na frontalne zderzenie z Hitlerem było absolutnie, w oparciu o papierowe gwarancje anglo-francuskie, było kompletną nieodpowiedzialnością, no to był taki facet, który, publicysta, który bardzo ostro protestował. Jak tak można? że to wywraca całą historię do góry nogami. No ale w końcu, po jakimś miesiącu przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, przeczytałem twoją książkę. Ja mówię, co ty mówisz? W ogóle? Przecież ty atakowałeś się w prasie i tak dalej, krytykowałeś, a nie czytałeś? No tak, no sorry, tam nie miałem czasu. Znak czasów swojego, tak to dzisiaj się robi. I wiesz, co mówię? Ty może masz rację. Rzeczywiście, może ten Beck się nie popisał, ale ja myślę, że, nie że, że powinieneś sobie napisać taką książkę tam w stu egzemplarzach. Spotkać się z profesorami historii na jakimś zamkniętym spotkaniu. Zamknijcie się w jakiejś pogrążonej w ciemnościach, zasypanej kurzem bibliotece, i o tym, dyskutujcie. Ale ludziom potrzebna jest historia ku pokrzepieniu serc. Bo ludzie to idioci. Oni muszą mieć prostą historię o cudownych Polakach, bo to wzbudza w nich patriotyzm. Ja mówię, człowieku, co ty mówisz? Jest dokładnie odwrotnie. Ludzie są fantastyczni. Ludzie powinni, wiesz, mieć dostęp do, do fajnych, dobrze napisanych książek historycznych. I największą frajdę to mi, wiesz, co robi? Jak siadam do taksówki w jakimś mieście, facet tak patrzy lusterko nastawia, wiesz, taksówkarz mówi, czy pan to pan? Mówię, no tak, to, to ja. Dobra, to gdybyśmy poszli z tym Hitlerem na Moskwę, to byłoby tak czy siak, nie? I jedziemy, wiesz, przez jakieś obce miasta, dyskutujemy, taka rozmowa, taka. Bo wiesz, to nie, nie chodzi o to, żeby ludzie ze mną się zgadzali. Nie mam takich ambicji jak moi adwersarze, że, um, żeby wszystkich nagle zmienić na moje obraz i podobieństwo, że wszyscy jak jeden mąż mieli moje poglądy. Odwrotnie. Uważam, że im większy jest wachlarz poglądów, Społeczeństwo, im więcej różnych innych spojrzeń na pewne sprawy, tym ciekawsza jest dyskusja i tak się rodzi postęp. Natomiast odwrotnie, to już tak nie działa. Zwróć uwagę, że na przykład w całej swojej działalności, bardzo długiej, dziennikarskiej i historycznej, nie zdarzyło mi się na przykład, nie wiem, dokonać jakiegoś wściekłego ataku na jakąś książkę napisaną przez kogoś, kto ma inne poglądy niż ja. Mam to gdzieś, mówiąc szczerze, niech się pisze. Natomiast na moje książki po prostu wywołują w niektórych ludziach jakieś, e, jakieś, jak, jakieś po prostu krwiożercze instynkty. E, no i tak to funkcjonuje. No, krótko mówiąc, pomysł na książki i napisanie był trochę inny niż taka właśnie kostyczna, nudziarska historia, nasycona przypisami, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście i bibliografia jest zawsze solidna i dużo trzeba przeczytać, żeby coś takiego napisać. Odnośnie y, pisania książek, to znaczy, że. Nie wiem, robiłeś doktorat, może? Nie, 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 wiesz, co rozgrzebałem, ale. No to, o te przepisy to chyba. To jest takie doktoryzowanie się bez końca z, z tworzeniem przepisów. No tak, ja właściwie co przykładowe. Przykładowo no, na przykład takie mam I nie, tworzy się takie ostatnio. Mam takie klasyczne dwie źródłowe książki, nie, które już napisałem naprawdę właściwie w dużej mierze na dokumentach. To jest Wołyn Zdradzony o tym, w jaki sposób Armia Krajowa na, miała inne sprawy do roboty w 1943 roku niż pomaganie Polakom na Wołyniu a druga to Germanofil o Władysławie Studnickim. No i to są takie klasyczne wiesz, książki już na dokumentach napisane, bo to są takie sprawy, które po prostu nikt wcześniej nie pisał. No i w Studnickim dałem przypisy, no bo to już w była naprawdę olbrzymia, to jest taki jedyny przypadek, ale na przykład w Wołyniu nie. No ale gdybym dodał te przypisy yy, i raczej poukładał te rozdziały, no to oczywiście byłaby to, prawda, książka naukowa, tylko trzeba byłoby to trochę, powiedziałbym, yy, nieco bardziej nudny sposób przedstawić, nie? No ale jakby po co? No moją ambicją nie jest to, żeby kolekcjonować tytuły naukowe, chodzić na wiesz, działać w ten sposób. Bo kiedyś być może, no będę miał, będę miał trochę czasu, coś takiego zrobię, ale moją ambicją jest to, żeby Polacy żyli historią, żeby tą historią jak najwięcej ludzi zainteresować, żeby dyskutować o tym w domach. Wiesz, słynne, nocne Polaków rozmowy. Polacy rozmawiają o piłce nożnej, teraz o Covidzie, tak? No i oczywiście o historii. E, powstanie warszawskie, o którym tu rozmawialiśmy, jest takim modelowym modelowym przykładem, wiesz, ja mam takie, tak, takie wrażenie, że jak kiedyś będzie dwóch ostatnich Polaków żyło na świecie, to się będą kłócili o sens powstania warszawskiego. Jeden będzie mówił, że słusznie, drugi, że niesłusznie, nie? I to jest cała esencja, to jest piękna naszej historii I, i to, co mnie kręci, to to, że rzeczywiście dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi już właściwie teraz sięgają po, po moje książki i to jest fajne, a nie tam jakieś, wiesz, nudziarskie przypisy. Mi się wydaje, że misja wykonana prawidłowo. Bo Bez wątpienia pobudzi, pobudziłeś do życia dyskusję, zarówno pisząc o błędach, jak i no, inne książki. Jak również nadchodzi trzecia wojna światowa. Bo ja rozmawiam z różnymi wojskowymi, to nie do końca się zgadzają z różnymi <coughs> tam, założeniami, ale wszyscy chórę mówią, że dobrze, że jest, bo przynajmniej ludzie mówią o tym. Lepiej się szykować. Także wiesz. Konserwy przygotuj. Eee, benzynę. Skarbnistrach, bunkier, nóż, nóż i zapałki i linkę. Nie, mówiąc poważnie, że tak źle nie będzie, nikt nas od razu uspokaja, nikt nas nie będzie, mam przynajmniej taką nadzieję, okupował, nie będzie powtórki z II wojny światowej, bo dzisiaj się nie opłaca oczywiście zająć 40-milionowego kraju i, i, i utrzymywać tu siły okupacyjne. Ale, ale bez wątpienia możemy stanąć przed takimi zagrożeniami hybrydowymi, czyli zielonymi ludzikami, próbem jakiegoś bezwładnienia naszej infrastruktury, no ale przede wszystkim oczywiście wypchnięcia Polski z tej orbity zachodu i wstrzymania procesów modernizacyjnych, które toczą się, się od jakichś tam 25-30 lat, czyli zastopowania tej gospodarki, która rozwija się w takim, takim błyskawicznym tempie i, i musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Dostało się też tobie za... Y Napisanie o żołnierzach wyklętych, że nie wszyscy byli tacy, no nie wszyscy byli tacy czyści, prawi i sprawiedliwi. Jak się ich nieraz przedstawia, że było tam jednak dużo patologii. Właśnie, wiesz, mało. Dosyć mało. Wiesz co, jak, jak porównując opis... to z innymi partyzantkami, które działały na całym świecie, no to oczywiście to, to, to zaskakująco mało, ale w czym polega problem? To jest Dotykamy znowu tego, powiedziałbym takiego e, hollywoodzkiego spojrzenia na historię, nie? w której e, wszystko musi być piękne, czarno-białe, czyli mamy dobrych i to są zawsze nasi, i mamy złych i to są zawsze obce. Nie? A tymczasem każdy mężczyzna i każda kobieta z pewnym doświadczeniem życiowym, ja coś ci zdradzę. Jak ja miałem tak ze 12-13 lat, ja też tak myślałem, nie? Że, 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 tak, że tak działa świat, nie? Ale jak nabrałem doświadczenia życiowego, to zorientowałem się, że dobro i zło nie są cechami przypisanymi do konkretnych nacji, czy do konkretnych ludzi, czy do konkretnych formacji wojskowych, nawet, tylko do każdego indywidualnego człowieka. Nie? Że może być człowiek dobry i zły w tym samym narodzie. Im większy jest naród, tym większa gama postaw. Że w jednym oddziale wojskowym jest mnóstwo takich historii. Może być jeden bardzo przyzwoity człowiek i jeden z i moja historia, no nie przykładowo na przykład nazwałem swój kanał Historia Realna, czyli prawdziwa. Nie, nie interesuje mnie to takie słodkie pierdzenie o tym, o, 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 o czym ci mówiłem, czyli polityka historyczna. Interesuje mnie tak, jak na, było naprawdę. Nie? I teraz, jeżeli ocenimy, że kilkadziesiąt, niektórzy uważają że 100-200 tysięcy ludzi było w partyzantce po, antykomunistycznej po wojnie, czyli w, w ramach tych żołnierzy wyklętych, no to co to? To oczywiście e, nie było tak. Jak chcą tego właśnie zwrócić ci brązownicy historii, że to była po prostu, wiesz, grupa aniołów, poszli do tego lasu yy, i wszyscy jak jeden mąż byli po prostu sprawiedliwi i cudowni i wspaniali, ale też nie jest tak, jak przedstawia to te środowiska niechętne żołnierzom wyklętym, że to była jakaś, wiesz, hałastra złożona z antysemitów, morderców, jakichś wariatów, którzy zamiast odbudowywać Polskę po wojennych zniszczeniach, to latali po lasach i mordowali Żydów. Bo to też jest nieprawda. Prawdziwy obraz jest taki, że byli to ludzie, którzy walczyli o, o Polskę z komunistycznym okupantem i wielka im za to chwała. Natomiast chociażby prawo cyfry jest takie, że w tak dużej grupie znalazło się rzeczywiście kilku oficerów, którzy dopuścili się zbrodni wojennych. I są to doskonale opisane rzeczy w literaturze przedmiotu, właśnie w takich mniej e, znanych książkach. Są wielu takich badaczy, którzy, którzy badają to w, w detalach. I rzeczywiście wydarzyło się kilka takich e, pożałowania godnych. Skandalicznych e, sytuacji, w których ci żołnierze walczący o słuszną sprawę stosowali niesłuszne metody. Czyli krótko mówiąc, doszło do pacyfikacji szeregu wiosek. Kilku na Litwie, e, na terenach, powiedziałbym, północno-wschodniej e, Polski, zamieszkałych przez Białorusinów, i, i, i również na południowym wschodzie, gdzie e, ofiarą tego padli Ukraińcy. I wiesz, ja nie uważam, że ja nie jestem żołnierzem polityki historycznej, która polega na tym, że ja mam zamiatać wiesz, pod dywan to, co jest niewygodne w historii, czyli ją zakłamywać de facto, natomiast wyolbrzymiać to, co jest wspaniałe i cudowne. Trzeba po prostu pisać, jak było yy, i się nie przejmować, no. Jest taka książka Oddział, nie wiem, miałeś okazję czytać? Iłżego Wójcika między AK a UB. To jest historia o... Yy, no. Bo ja jestem tam spod, jestem spod Nowego Sącza i tam jest taka miejscowość Limanowa, Łącko, Łącko znane z Łąckiej Śliwowicy, grasował, znaczy grasował, no tam... Yy, był taki gość, który miał pseudonim Łazik. Mhm. On został wykonawcą rozkazów w wieku 20 czy 21 lat, nie? Ale tak się z tymi nieraz rozkazami rozpędził, że te rozkazy wykonywał nieraz na weselu, jak popili, nie? Bo mu ktoś tam na ucho nagadał i tak dalej. I w tej książce oddział to Jerzy Wójcik, on tam nie ocenia tego wszystkiego, on po prostu Opisuje. zrobił relacje tych naocznych świadków i tak dalej i dla mnie taką wymowną sytuacją jest cmentarz Kamienicy, gdzie jest ten grób tego faceta i jest krzyż, który jest nagminnie odnawiany i nagminnie niszczony. Bo o, też się okazało, że oni z Kurasiem na przykład nie do końca się lubili. Z ogniem, tak. tak i, no i była tam, jest kwestia też, że ktoś rozstrzelał Żydów w Krościenku. Jak no, znana sprawa. No, opisałem to właśnie w książce. Ktoś tam. ich rozstrzelał i nie jest tak właśnie kolorowo, nie? jakby się wywodowało, czego dowodem jest ten krzyż, gdzie ci ludzie, jeszcze świadkowie, są widocznie on komuś musiał coś zrobić też, i to niekoniecznie był Niemiec, czy ktoś tam nie, więc. Jakaś no rodzina, wiesz, no to tam były bardzo dramatyczne sytuacje, ludzie, wiesz, ludzie, to wychodzi w dokumentach, jakby co powiem tak, że prawdziwa historia różni się jak noc od dnia. Od tego, co się, nam, co się nam opowiada. A oczywiście ta sprawa o tych Żydach to jest dosyć znana historia. To była grupa Żydów, którzy jechali ciężarówką. mieli tak, on ich przejechać na Słowację Tak, na, na, do, do Czechosłowacji, i potem stamtąd mieli jechać do Palestyny. Chłopcy z lasu ich tam spotkali pod tą miejscowością i po prostu rozstrzelali. Nie? Tam było dziecko, mały chłopczyk, tak. który przeżył w ogóle Auschwitz, z tego co tam. Bardzo dramatyczna historia. No i dyskusja, właściwie tylko taka, toczy się, czy ogień to o tym wiedział, wydał rozkaz, czy nie, ale, ale jakby to sprawstwo jest jasne. I teraz. No, no, no tak było po prostu. No i oczywiście można to wygumkować patriotyczną gumką-myszką z podręczników szkolnych, tylko że problem polega na tym, że czym wtedy będziemy się różnili od tych ludzi, z którymi walczymy, czyli komunistów, nie? Jeżeli Armia Krajowa, czyli żołnierze wyklęci mają dzisiaj pełnić taką funkcję jak Armia Ludowa w PRL-u, czyli wiesz, tylko dobrze i nic złego, a jak powiesz coś złego, to od razu jesteś zdrajcą i świnią, no to w takim razie po co walczyliśmy z komuną, nie? Znaczy ja akurat nie walczyłem, jestem za młody, ale po co Polacy walczyli z komuną? Skoro, skoro mamy robić to samo, czyli coś, co jest patriotyczne w treści, ale, ale komunistyczne w formie, nie? czyli znowu jakieś e, szukanie myśl o zbrodni e, i wszyscy mamy wiesz, myśleć w ten sam sposób. Także bez wątpienia tak jest. I jeszcze powiem Ci anegdotycznie, e, że ogólnie rzecz biorąc, no, oczywiście bardzo dużo, szczególnie związanych z, praw z, tą, z tą partyzantką. To y, są takie rozmaite mity, legendy, wiesz, pamiętaj, że to jest też bardzo upolitycznione. E, ja mam taką świetną historię, mianowicie, e, żeby, nie, żeby to było jasne, w partyzantce polskiej i przeciwko niemieckiej i antykomunistycznej było tylu kozaków i tylu świetnych facetów, e, z których możemy być dumni i naprawdę dokonywali niesamowitych bohaterskich czynów, przy którym 007, wiesz, i wszyscy inni bohaterowie Hollywoodu w ogóle wysiadają, nie? I mamy naprawdę bardzo dużo bohaterów, i, i, i z nich możemy być dumni. E, I nie musimy koniecznie gloryfikować, wiesz, gloryfikować facetów, którzy walcząc, tak jak powiedziałem, o słuszną sprawę, robili niesłuszne rzeczy. Natomiast e, jest też dużo anegdotycznych historii. Ja mogę powiedzieć taką. Otóż, dosyć blisko w miejscowości, w której e, mieszkam obecnie, była kiedyś oddział batalionów chłopskich. No i ten oddział batalionów chłopskich. Ma swój pomnik, yy, w miejscu, w którym, jak głosi napis, stoczył zaciętą bitwę przeciwko Niemcom. No i polegli tam niemal wszyscy z tego oddziału. No ale prawda jest następująca, że po prostu oni zrobili skok na tartak. <głodzi> Młodzi chłopcy, była kasa w tym tartaku, to była tak zwana akcja aprowizacyjna, wzięli te pieniądze, wypili za to trochę za dużo, nie wystawili wartowników. Niemcy przyjechali i niestety ich sprzątnęli po prostu bez żadnej, żadnego oporu. Ale po wielu, wielu latach PSL, który chciał, wiesz, no podczepia się pod tą tradycję batalionów chłopskich, no zorganizował tam przecinanie wstęg, jakieś obchody, i tak dalej tak dalej. No i wyszedł jakiś taki polityk, właśnie, który opowiedział tą wyśnioną, mityczną opowieść o wielkiej bitwie. Granaty eksplodują, chłopcy strzelają osaczeni przez Niemców, walczą o Polskę i o sprawę wyzwolenia społecznego mas chłopskich. No i mówi w pewnym momencie, ten polityk. A tu jest pan, tam powiedzmy, Zygmunt X, który ma 90 lat, mieszkał w tej wsi, jako mały chłopiec, był świadkiem tej bitwy. Niech wejdzie i opowie. I wypychają, słuchaj tego faceta. On tak się rozgląda, słuchał tego wszystkiego. Sunął, tak wiesz, czapkę na głowę, podrabiał się mówi. Uuu, to nie było jak opowiada ta. <słuchaj> I co wtedy? <słuchaj> Krępujące milczenie. <słuchaj> no właśnie, może warto, żebyś napisał książki o tych bohaterach, odbijając piłeczkę. Do tych, co piszą, że negujesz, jak gdyby. Wiesz co? Po, 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 Jeżeli po, znasz tyle po, historii, to chętnie bym przeczytał taką książkę o tych naszych, jak to powiedział Jamesach bądach. Po, po pierwsze, taki książek jest Milion. Mogę napisać Milion pierwszą, jak chcesz. A po drugie, piszę właśnie, co ciekawe, nie mogę zdradzić tytułu, ale książkę o, o właśnie bardzo heroicznych dokonaniach pewnej polskiej formacji. Nic na razie nie powiem. Wyjdzie pewnie we wrześniu 2022 roku, czyli, czyli teraz, więc coś jest. Coś jest na rzeczy, a po drugie, jeszcze powiem Ci jeszcze, żeby była bardziej sprawa skomplikowana. Paradoksalnie, książka skazy na pancerzach jest o bohater, bo prawdziwe życie jest na tyle skomplikowane, że nie tylko w jednej formacji, tak jak powiedziałem, potrafi być ktoś bardzo dobry i ktoś bardzo niedobry ktoś, kto robi wspaniałe rzeczy i kto robi bardzo złe rzeczy ale czasami na tym polega dualizm natury ludzkiej, że jeden człowiek i przyznajmy się wszyscy szczerze, no, różne rzeczy człowiek w życiu robi, nie? z jednych jest dumny, z innych jest mniej dumny. Że czasami jeden człowiek potrafi w jednym momencie dokonać cudów heroizmu, zachować się w sposób fantastyczny, a w innej sytuacji, kilka lat później, kilka lat wcześniej, pod wpływem zupełnie innych okoliczności, zrobić coś strasznego. Nie? Więc dlatego tytuł Skazy na pancerzach, na czym? co to są za pancerze? Nie? No, to są pancerze rycerskie, pancerze bohaterów, ale niestety są to bohaterowie ze skazą, to znaczy, że oni walcząc, tak jak powiedziałem, wspaniale z Niemcami, z litewskimi jakimiś formacjami, bo tam jest też taki przypadek, walcząc przeciwko Sowietom, przeciwko komunistom później po wojnie. Do, nie wiem, zdobywali virtuti militari, największe odznaczenia i, i naprawdę dokonywali czynów niezwykle heroicznych. Natomiast, e, natomiast dokonywali też w innych sytuacjach rzeczy strasznych i no cóż, no, historia i Bóg ich rozsądzi. Dużo tutaj padło różnych komentarzy odnośnie żołnierzy, którzy tutaj byli, że no, często mówili, że wykonywali rozkazy i musieli to zrobić, że on jest od wykonywania rozkazu, a nie od polityki. A w książce mamy taki przykład porucznika Józefa Świda, pseudonim Lech, który odmówił wykonaniu rozkazu polegający na tym, żeby współpracował z oddziałami sowieckimi i dostał za to. Nie on niemieckimi, on akurat niemiecki. I do, no, dostał w każdym razie, że odmówił, czapę. dostał czapę. No i, i... Wiesz, co, ma, co mają sobie myśleć ci młodzi ludzie, którzy do wojska właśnie idą odnośnie wykonywania rozkazów i, i nawet w kontekście tego, co się dzieje u nas na granicy i tej nagonki z jednej strony, że żołnierz, to, to, że hitlerowcy też wykonywali rozkazy w i tak dalej. Kiedy jest ta granica, że żołnierz powinien wykonać i nie wykonać? Wiesz, no... nie tak niebo... Dużo jest wątków w obłędzie, nie? Że, że ktoś tam jednak powinien przyjść i tego okulickiego tam wziąć za mordę i chłopie o, o, obu dżesie, nie? albo coś. Nie? Zobacz, Wiesz, jak to wygląda. Słuchaj, no niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, jak mawiał klasyk. E, czyli e, to jest wielka dyskusja po II wojnie światowej, oczywiście była, nie? Bo pamiętaj o tym, że wielu ludzi po wojnie to było najprościej powiedzieć, że ja wykonywałem tylko rozkazy. I to był problem, z którym się zmagał w ogóle wymiar sprawiedliwości po wojnie. Podczas której II wojny światowej dokonywano strasznych rzeczy, i potem część z tych ludzi próbowano lepiej czy gorzej osądzić. I ktoś kiedyś słusznie zauważył, że gdyby słuchaj, przyjąć to założenie, że ja tylko wykonywałem rozkazy, to tak. Szeregowiec by powiedział, że mu kazał sierżant. Sierżant by powiedział, że mu kazał porucznik. Porucznik, że kapitan, kapitan, że major, major, że pułkownik, pułkownik, że generał, generał, że marszałek, marszałek, że Himmler, a Himmler, że Hitler. Ale Hitler nie żyje. Czyli. Nikt nic nie może odpowiedzieć, wszystko jest załatwione, tak? No to byłoby za proste. Nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli rozkaz staje w jakiejś drastycznej sprzeczności z prawem moralnym, z jakimiś wartościami yy, powszechnie uważanymi za dobre, no to rzeczywiście żołnierz ma prawo je tego odmówić. Ale pamiętajmy o tym, że bardzo często nie ma takiej możliwości z tego powodu, że grozi mu za to po prostu rozstrzelenie natychmiast na polu, na polu bitwy za odmówienie tego rozkazu. W związku z tym, bez wątpienia znajduje się w sytuacji tragicznej i w ogóle do żołnierzy. Ja powiem Ci, że mam dużo mniej, zawsze bardziej większą tolerancję, ze względu na to, że po pierwsze to byli młodzi chłopcy, po drugie, no właśnie byli w takiej sytuacji, że działali w pewnej hierarchicznej strukturze, w której odmowa wykonania rozkazu oznaczała bardzo poważne konsekwencje, łącznie ze stratą życia. No i trudno się spodziewać, żeby w takiej sytuacji odmówić rozkazu. To dzisiaj ktoś może z tam powiadać, że to tak mogły zrobić. E, więc oczywiście to zawsze oficerowie odpowiadają za tego typu rzeczy i, za, e, i ich trzeba, e, trzeba e, jakby tak powiedziałbym, wyciągać wobec nich e, konsekwencje. No ale bez wątpienia wiesz, żołnierze są w takiej sytuacji, że bardzo często otrzymują też rozkazy absurdalne i na przykład przytoczony przez ciebie świda, czy nie wiem, jest kilka innych takich przypadków. Legendarny dowódca. Z też z Nowogródczyzny Adolf Pilch, Góra, Dolina, piękne takie dwa pseudonimy miał. On również znalazł się w takiej sytuacji, że tam w puszczach Nowogródczyzny, czyli dzisiejszej Białorusi, po prostu toczył regularną walkę z partyzantką sowiecką. I tam były oczywiście, ponieważ była okupacja niemiecka, były jakieś yy, posterunki niemieckie. No i jasnym było to, że wróg jest wspólny, czyli Sowieci. I rozkazy z Warszawy, które przychodziły, mówiły, żadnej współpracy z Niemcami. No ale w tej sytuacji, żeby walczyć z Niemcami, no to trzeba byłoby popełnić samobójstwo, tak? Znaczy walczyć jednocześnie z sowiecką partyzantką, i jeszcze z tymi Niemcami, co oznaczałoby zagładę tych oddziałów akowskich na tamtym terytorium, i również zagładę tych ludzi, których oni ochroniali po prostu. I w tej sytuacji szereg oficerów rzeczywiście, Świda czy Adolf Pilch, podjęli współpracę z Niemcami taktyczną. Która polegała na tym, że brali broń od. Yy, i te oddziały akowskie się uzbrajały w broń niemiecką, zawierali takie pakty o nieagresji, czyli wiesz, takich, jak się spotykali w terenie, to sobie krzywdy nawzajem nie robili. Tępili po prostu tą niemiecką bronią sowiecką partyzantkę. I to jest też powód, dla którego potem Adolf Pilch tutaj pod Warszawę przyszedł w 1944 roku, jak się zbliżała sowiecka ofensywa. I teraz, czy my. I, I trzeba powiedzieć po prostu, że ci oficerowie mieli lepszą ocenę sytuacji i oni mieli rację, a rozkazy z Warszawy były nierealistyczne. No i w takiej sytuacji też oczywiście oni, oni, oni podjęli słuszną decyzję. I jeszcze powiem Ci jedną rodzinną historię. Otóż y, moja żona, jej y, dziadek, Jan Herbich był oficerem y, armii Krajowej. I 1 sierpnia 1944 roku był w Warszawie poszedł na zbiórkę przed godziną W. Mm, przyszedł na miejsce, przyszedł cały jego oddział. To byli młodzi chłopcy, 17-latkowie, 16-latkowie, 18-latkowie, jak to, jak to w armii krajowej w tamtych yy, w warszawie. I yy, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, jaki miał rozkaz? To się przyda. <laughs> rozkaz miał taki: zdobyć silnie umocniony punkt po drugiej stronie ulicy, gdzie są ss z bronią, wiesz, maszynową. Potąd worki z piaskiem, budynek umocniony i tak dalej, i I oddział, jaki mu yy, dano do właśnie ta garstka tej młodzieży. I mieli tak, jeden zepsuty pistolet i dwie butelki z benzyną. To było wszystko, co ich komenda główna armii krewia zaopatrzyła. I wiesz, co on zrobił? Wziął to całe towarzystwo i wyprowadził ich do lasu. Wszyscy przeżyli. I, potem, i, co, i teraz, jak, jak jest odpowiedź? Czy on dobrze zrobił, czy źle zrobił? Rozkazu nie posłuchał, tak? No bo rozkaz był taki, żeby oni wszyscy zginęli. To było misja kamikadze z tą jedną różnicą, że jak kamikadze japoński wbijał się, e, wiesz, myśliwcem Mitsubishi czy Zero w, e, w amerykański statek i miał pełne baki benzyny, to mógł ten statek zatopić, tak? A rzucenie tej garstki dzieci. Z jednym popsutym pistoletem na umocniony punkt SS oznaczałoby po prostu, że zostaliby eksterminowani. Wszyscy ci chłopcy przeżyli wojnę. Wszyscy ci chłopcy potem zrobili jakieś, założyli rodziny, żyli dla Polski, mogli działać, dożyli sędziwych lat. A on miał pewne wymówki w środowisku kombatanckim, no, że, że, że to niedobrze trzeba było walczyć. Nie? Ale czym? Jak? Nie? W związku z tym, to, dlaczego podałem ten przykład? Bo pokazuję, chciałem pokazać naszym widzom, że yy, wiesz... Każdą sytuację trzeba oceniać indywidualnie i, i, i sprawdzać każdy przypadek. No nie masz wrażenia, że dzisiaj ci rządzący nasi też trochę są oderwani od rzeczywistości? Że się to jakby dokonuje powtórka z historii? Z każdym dniem coraz większe wrażenie. Bo ja rozmawiam tutaj z różnymi ludźmi z różnych dziedzin życia społecznego naszego i wojsko, wojskowi, i policjanci i, i, i mam tu <laughs> znajomych w służbie zdrowia. To po prostu to jest, i, i nawet z tego sądownictwa, to jest tak trochę, że, że ci. Że ci z góry po prostu nie schodzą do tych przysłowiowych okopów i nie pytają tych ludzi, co wam trzeba, co potrzebujecie, dobrze walczycie, fajnie, tylko nie wiem. Powiedzcie, co, czego potrzebujecie. No wiesz, jak już jesteśmy przy militarnych porównaniach, kto wchodzi czy nie wchodzi do okopów, no to zwróć uwagę, że ogólnie rzecz, że to jest problem taki. Że wielu ludzi próbuje przejść do historii i chodzić w glorii bohaterów kosztem ludzi, których wysyła na rzeź, dosłownie, tak? I polska historia jest takim dobrym przykładem. Weźmy dwa przykłady, które tutaj się przewijają w tej naszej rozmowie. Rok 39. Nie? Polskie wojsko, takie, jakie było, a było takie, jakie mogło być w tamtych sytuacji biedy tamtego II Rzeczypospolitej i, i, i jej zacofanie technologicznego bardzo dzielne, ale znacznie, znacznie słabsze niż wojsko niemieckie. Zostało rzucone po prostu na betonowy mur. Nie? Eee, I naczelny wódz tego wojska, czyli marszałek śmigły Rydz i minister spraw zagranicznych Józef Beck, który prowadził polską politykę w takim, a nie innym kierunku i którzy wprowadzili Polskę do wojny na dwa fronty z Niemcami i Sowietami, nie zginęli w okopach. Uciekli do Rumunii i mieli nadzieję, że uciekną do Francji, skąd będą, e, skąd będą zarządzać jakimś, wiesz rządem na emigracji. W ogóle jak to o tym, to mnie Ale nie powinni zostać? E... Oczywiście, że tak. Ja, ja muszę wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, nie? Za swoją decyzję. To znaczy kapitan ostatni schodzi z okrętu, nie? To jest stare marynarskie prawo. oni zeszli piersi. I w momencie, no już jeszcze pal sześć beka, nie? Ale naczelny wódz? Wiesz, ja jestem, nie jestem pacyfistą, jestem wprost przeciwnie, mam, powiedziałbym zacięcie militarystyczne, jestem wielkim zwolennikiem oręża polskiego i takich rzeczy nigdy nie było w naszym narodzie. No słuchaj, żeby facet zostawił krwawiące wojsko, które to, toczy bitwę, nie wiem, w Warszawie, we wszystkich Niemisach i po prostu zwiał do Rumunii. Jest taka dramatyczna scena. coś z co? Bociański? Chyba tak. Oficer, nie wiem czy wiesz, kiedy przekraczał limuzyna z śmigłym rydzem naczelnym wodzem granicę polsko-rumuńską, jeden z oficerów podszedł i strzelił do siebie sobie chyba pistoletem w serce no, i, i, i padł na wiesz, na na maskę samochodu, nie? Nie można było tego zrobić. Można było albo zginąć na ostatniej barykadzie, albo zostać i kapitulować, nie? Przegraliśmy wojnę i koniec, tak jak Petain, chronić ludzi. Oni uciekli i skończyło się tak, jak się skończyło. Polska potem kilka lat krwawiła. A drugi przykład, wspominałem ci o tym, że decyzja o wywołaniu Powstania Warszawskiego podjęła, została podjęta w grupie pięciu osób. To jest Burko Morowski, generał Okulicki, o którym wspominałeś, generał Pełczyński, dwóch pułkowników. Eee, Rzepecki i Chruściel. Słuchaj, żaden z nich w powstaniu nie zginął. Dwóch zostało kontuzjowanych przez przypadek, bo tam wiesz, bomba strzeliła gdzieś w pobliżu. Żaden z nich nie walczył. Rzucili piętnastolatków, rzucili trzynastolatków z butelkami z mezyną do walki. Dzieci. Czy sobie to wyobrażasz? Ja jestem ojcem. Wyobrażasz sobie w ogóle coś takiego, żeby dzieci walczyły E, a, a, a pięciu dorosłych facetów, którzy podjęli tę decyzję, gdzieś tam siedzieli, e, wiesz, w sztabach. Żaden z nich nikomu nic się nie stało. Nie? Okulickiego to wiadomo, aresztowali, potem Sowieci wykończyli. E, reszta trafiła na emigrację i dożyli sobie spokojnej starości, jeżeli tak można powiedzieć, bo generał Tadeusz Burkomorowski, znaczy Rzepecki został, a Burkomorowski zginął na zawał w trakcie polowania na króliki w Anglii nie? po wielu latach. W związku z tym, no, coś było grubo nie tak. I odpowiadając na Twoje pytanie, mam czasami takie wiesz, wrażenie, że, popełnia, że, że jesteśmy trochę skazani na popełnianie tych błędów przeszłości, i boję się, żebyśmy my znowu w Okopach się nie krwawili, żeby polskie miasto nie było obracane w ruinę, a nasi politycy nie wylądowali, nie wiem, w Waszyngtonie, Londynie, No w, właśnie jako i teraz. Bohaterowie narodowi przypinali no. sobie, wiesz, kokardy no. i ordery, nie? No właśnie, bo. No, co będzie, jak faktycznie coś tu się zacznie? To my znowu będziemy w tych lasach siedzieć i będziemy musieli. No, wyobraź sobie sytuację, że musisz wykonywać polecenie ludzi, którzy siedzą w Waszyngtonie, piją cię po jedzą sobie tam krosanciki i inne rzeczy, a my tutaj. O ziemniaki surowe się bijemy, nie? Oczywiście, dotykasz bardzo ważnego problemu, to znaczy, zwróć uwagę. Jak to się nie buntować? Że jeżeli już przechodzimy, jakby na naszego kochanego amerykańskiego sojusznika, nie? No to zwróć uwagę, że Amerykanie rzeczywiście. Są dla mnie w ogóle anglosasi. Niedoścignionym wzorem, jak powinno się prowadzić politykę. Jest takie słynne powiedzenie, że Anglia zawsze wygrywa wojny cudzymi żołnierzami. Nie? E, krótko mówiąc, Anglicy zawsze montują koalicję, czy też Amerykanie. Ktoś tam walczy z tym państwem, które oni chcą akurat powstrzymać, krwawi się, krwawi się, krwawi, i Amerykanie zawsze, jak wchodzą do salunu w ostatniej chwili. Nie? I zobacz, tak jest zawsze. W 17 roku dopiero przyjechali do Europy i właściwie tylko zadali ostatni cios państwom centralnym. No i podczas II wojny światowej to samo. Dopiero w 1943 wylądowali w Sycylii. No i słynne lądowanie pokazane w filmie Szeregowiec Ryan w Normandii w 1944. No, wcześniej tylko przysyłali broń i, i, i krawili się wtedy akurat sowieci. Nie? Rzeczywiście istnieje takie um, zagrożenie, że jeżeli na przykład, powiedzmy, Amerykanie będą grali ostro z Rosją. Tak, teraz tak naprawdę na ostro, dojdzie do, tak, do zderzenia, no bo Rosja będzie nie będzie chciała pójść na ustępstwa Amerykanie, też nie dojdzie do wojny w tej części Europy, e, naszej. No to, przepraszam bardzo, różnica między nami i Amerykanami polega na tym, że oni są daleko, a my jesteśmy blisko. Więc oni, im się nic nie stanie, a nam może bardzo poważna krzywda się stać. W związku z tym bez wątpienia musimy prowadzić politykę bardzo ostrożną. Bo im to będzie bardzo łatwo nas podpuścić, nie? Do tego, żebyśmy. Proszę, będziemy wam przysłali czołgi, gdzie tam się wicie tak, z Rosją, nie? A my sobie będziemy patrzeć na to z dalekiego Waszyngtonu i na samym końcu zobaczymy, jak to wyjdzie, może, może wejdziemy do akcji, więc ja bym ich przepuścił pierwszych, na Ukrainę na przykład. To jest pierwsza sprawa. To się nazywa, wiesz, fachowo projekcja siły albo tyrania odległości. Krótko mówiąc, Amerykanie są po prostu bardzo daleko, nie? I yy... Dramat Polski na przykład w 1939 roku, i dlatego mam trochę poczucie, że istnieje zagrożenie, że to się powtórzy, polegał na niezrozumieniu tego, że Wielka Brytania była oczywiście wielkim mocarstwem. I fajnie, że, że Beck zawarł z nią sojusz, ale on nie rozumiał jednego: to, że Wielka Brytania jest silna nad Tamizą albo w Singapurze nie, czy w Kenii, nie oznacza, że ona jest silna w Europie Środkowo-Wschodniej. I Wielka Brytania, my oczywiście narzekamy, że nie pomogli, no ale nie mieli specjalnie czym, nie? No co, lotniskowiec miał wpłynąć na Bałtyk? E, w związku z tym nie mieli projekcji siły w naszej części Europy. Jesteśmy zaorani, rozwaleni i na samym końcu znaleźliśmy się pod butem sowieckim, bo po prostu Wielka Brytania nie mogła tutaj e, nic, nic działać. I nie chciałbym, żebyśmy znowu oparli się, wiesz, na jakimś odległym, dalekim, zamorskim mocarstwie anglosaskim. Krwawili się przez kilka lat i, i żeby nic z tego nie wyszło. Nie? No to chyba Piosunski mówi, żeby... Do wojny ostatnim zawsze przystąpił. No i to jest najważniejsza maksymalnie. Zawsze sobie jeszcze poumierać zdążymy, wiesz, i powalczyć, a, a trzeba jak najdłużej nie wkładać palca. myślisz, że jakby żył Józef, to by się dogadali z Adolfem? Tak. Żeby ich tutaj, jakoś by to poukładali i Myślę, że by się dogadali. Tylko bylibyśmy. No co by było, jakby były obozy. Jakbyśmy z tego wybrnęli. No jakby były, na przykład dogadaliby się z Adolfem i jednego oświ no, byłby oświęcim, nie? I był no nie byłby... mógłby być, no bo y, Oświęcim był na terenie Polski, nie? no właśnie, że, że, no, ale na... ja mówię, że jakby tutaj mordowali tych ludzi wszystkich. No nie mogli, tej, no nie mogli jak. No, no bo, słuchaj, no popatrz na to. Możesz założyć obozy na terenie drugiego państwa, tylko pod warunkiem, że najpierw je podbijesz. No, no, to... <noise> no na tym to polega wszystko. Przez to, że nas podbili, co? to co mogli u nas robić, co chcieli, tak? Zwróć uwagę na to, to, to profesor Snyder, który kapitalnie to ujął, że e, sytuacja Żydów, taki przykład, nie? w krajach, które były sojusznikami III Rzeszy, była znacznie, znacznie korzystniejsza, niż w krajach, które zostały przez Trzecią Rzeszę podbite i okupowane. Bo żeby dokonać mordu na Żydach, czy na jakichkolwiek innych ludziach, to musisz tak, po pierwsze, opanować terytorium, na którym oni mieszkają, zdobyć dostęp do archiwów, musisz wiedzieć, kto jest kto, nie? I mieć kontrolę policyjną. Musisz tych ludzi jakoś wyciągnąć z domów, otoczyć, założyć dla nich getto, wsadzić do obozu. Tak? Nie możesz tego zrobić na terenie sojusznika. Możesz to zrobić tylko na terenie wroga, którego wcześniej pobijesz. I efekt jest taki, że y, to właśnie kiedyś pamiętam, pojechałem do y, takiego do do, do Izraela. Spotkałem się z takim super, wiesz, y, y, Klauszwicem żydowskim, jak to się tak mówi. Nazywa się Martin van Klevert. To jest taki super holenderski, z Holandii, holenderskiego pochodzenia, e, analityk wojskowy. No i właśnie mówię mówi, mniej więcej to, co ty, na, no, co by było z tymi Żydami, prawda, i tak dalej w Polsce. Mówi, a ja myślałem, że pan jest inteligentny wacet, mówi do mnie, nie? Ale o co chodzi? I położył mi listę Holocaust by country. Czyli wiesz, lista w stosunku do krajów. Niech pan czyta, nie? Biorę i tak czytam. Finlandia, ośmiu zabitych. Bułgaria, Jeden, na zawał. A Rumunia, 40%. Nie? Węgry, gdzieś tak z połowa. Polska, i nagle. Aha. E, Francja, 25% strat Żydów. I nagle patrzy Polska, 90%. Parę, nie? I mnie lśniło. I on mówi, co łączy te wszystkie kraje oprócz Polski? Że były sojusznikami III Rzeszy. E, paradoks polega na tym, że jeśli chodzi o Finów, bo od tego zaczęliśmy. To w Finowie na froncie wschodnim, kiedy oblegali razem z Niemcami Leningrad, to mieli żydowskich żołnierzy w swojej, w swojej armii i mieli polowych rabinów, którzy na froncie wschodnim normalnie na oczach żołnierzy Wehrmachtu odprawiali jakieś tam wiesz modły. Nie? W związku z tym na tym polega dramat sytuacji. Snyder to pokazuje świetnie i wszyscy inni badacze, że Holokaust dokonał się na terenie krajów, które zostały przez e, Hitlera pobite czyli Polski, e, Związku Sowieckiego i państw bałtyckich. Jest taka słynna scena, bo takim dobrym przykładem są Żydzi włoscy, nie? W, w Rzymie było mnóstwo Żydów. No i y, jest taka słynna historia, siedzi sobie Ducze, y, Benito Mussolini w, swojej, w swoim gabinecie i mówią Ducze, przyjechał jakiś facet z Niemiec, nie? Wchodzi, czarny płaszcz, wiesz, kapelusik, wiadomo, że gestapowiec od razu. No, co znowu? Pyta Duce. A y, no, przyjechałem z Berlina, z głównego tam urzędu jakiegoś tam... Bezpieczeństwa Rzeszy. Pozdrowienia od Firera. Firer jest bardzo zadowolony ze współpracy niemiecko-włoskiej, ale jest problem z Żydami. Jakimi? O, jaki jest problem? Nie masz problemu z Żydami, mówi Mussolini. Wydalibyście nam swoich Żydów, nie? A Mussolini zrobił się, wiesz, czerwony, wiesz, gruby kark, czasnął pięściowców, mówi: To są moi Żydzi i zrobię z nimi, co mi się żywnie podoba. Nie? No i nie wydali. I na tym to polega, że, 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 że te państwa mogły chronić swoich obywateli. A Polska, kiedy od razu poszła na pierwszy strzał, prawda, poszła na zderzak i poszła na wojnę z Niemcami, przegrała ją natychmiast i najdłużej okupowanym krajem była Europy, nie licząc Czech, no to pozbawiła się jakichkolwiek możliwości ochrony swoich obywateli. Rząd był daleko. W Londynie prowadził sobie swoją wojenkę, wiesz, przy pomocy Spitfire'ów nad kanałem La Manche, a cenę płacili tutaj Polacy, Żydzi i wszyscy niebywatele II Rzeczypospolitej, których po prostu Niemcy i Sowieci jak maszynką do mięsa przemielali nasz naród przez 6 lat. Nie? Tak się po prostu wojny nie prowadzi, bo to się kończy, kończy dramatycznie. Ja wiem, że to wszystko, co ja mówię jest sprzeczne z tym wszystkim, co się uczymy w szkołach, nie? bo nie wiem, czy wiesz, że jest taka słynna... No, yy o czerwone maki pod Monte Cassino i tam jest taki fragment, bo wolność krzyżami się mierzy. Pamiętasz? No, i, I wiesz, ale to po, pokazuje, jak nie rozumieją Polacy, czy też duża część Polaków w ogóle, o co chodzi na wojnie. Nie, w, krzyżami mierzy się e, niewolę, bo im więcej naszych żołnierzy zginie, tym jest gorzej, a nie lepiej, prawda? Bo się, naszym zadaniem nie jest przecież umieranie za ojczyznę, tylko coś zupełnie innego. A krzyżami się mierzy wolność Owszem, ale krzyżami żołnierzy przeciwnika nie? Dlatego moim ukochanym generałem II wojny światowej jest paton. Amerykański, wiesz, kowboj Który chodził z koltem przy, przy pasie do munduru wojskowego Który mówił, tak, swoim żołnierzom na wojnę Nie idziesz po to, żeby zginąć za ojczyznę Tylko żeby ten drugi skurwysyn Zginął za swoją ojczyznę nie? I chciałbym, żebyśmy brali przykład z Patona, A nie z Rydza Śmigłego Sikorski? Dramat znaczy pytanie, który Sikorski? Czy Radosław, czy Władysław? Ale oczywiście żartuję. Chodzi ci o Władysława Sikorskiego, premiera, który zginął w katastrofie gibletarskiej. Bardzo nieudany przywódca. Myślisz, że podjąłby się tematu rozwiązania, jak twierdzą, morderstwa? Sikorskiego? Tak. No, byłem nieraz na Wawelu, pani mówiła, że prawdopodobnie. Ten, mi się wydaje, że to wcześniej, niż później wyjdzie. Nie? Że, że jednak Angolego po prostu wykończyli. Ale motyw, no powiedz, jaki byłby motyw? Może się za bardzo stawiał. właśnie się nie stawiam. To jest przeciwnie. Wiesz, to jest zawsze tak Herkules Poirot. zawsze zaczynał. Jaki pan ma motyw? Nie? No, to jest tak. Anglicy mieli możliwości, ale nie mieli motywu. Niemcy nie mieli możliwości, ale mieli motyw. Sowieci być może mieli możliwości, ale też motywu chyba, chyba, chyba niespecjalnie, więc yy, sprawa jest do wyjaśnienia. Jest mnóstwo dezinformacji na ten temat. Yy, kiedyś byłem przekonany, że zamach, ale im dużo więcej czytam teorii zamachowych, tym zbliżam się coraz bardziej do teorii, że jednak wypadek. Ale oczywiście to jest nie do rozstrzygnięcia na tym etapie. Mikołajczyk. E, Mikołaj Mikołajkiewicz Mikołajczyk. Dlaczego to nazwałeś? Stanisława Mikołajczyka. Słuchaj, Mikołajczyk. Jeszcze tak się, mam, że się, się nad kolejnymi przywódcami. Jakieś pozytywne musimy przykład zaraz podać. No ale tak, wydaje mi się, że Mikołajczyk, czyli ten polityk, który przejął schedę po Sikorskim w 1943 roku, kiedy Sikorski zginął w. w Wychodzi na to jeszcze gorszy niż Sikorski. Na Gibraltarze. Wiesz co, no to kontynuacja, polityka kontynuacji, jak to się teraz modnie mówi. Krótko mówiąc, kiedyś ktoś napisał, że tak jak Churchill traktował Mikołajczyka, to by swojego własnego lokaja nie traktował, bo by się bał, że wypowie umowę, nie? znaczy umowę o pracę i sobie pójdzie. Krótko mówiąc, no, robił wszystko to, co Churchill mu, mu kazał. Oczywiście być może nie miał większej możliwości. Natomiast wejście do tego rządu komunistycznego, czy też tymczasowej, tam, tymczasowego rządu jedności narodowej po wojnie, i tutaj no wiesz, on w końcu tam brał udział w takich hecach jak ta pozbawienie polskich oficerów siedzących na emigracji obywatelstwa, i tak dalej, i tak dalej. To bez wątpienia wielkie mrzonki polityczne. No może nie e... wyjścia też, nie? Bo to też jest tak... Ale co zyskał? No nic nie zyskał, wiesz. Spokój. No. Może to co wiesz, Ale właśnie nie. były takie zarzuty, gdzieś tam, że po prostu ludzie już mieli tak dość tej wojny, tego napięcia, że na, tych Niemców, tych Sowietów, tego wszystkiego, że zrobili wszystko, żeby po prostu mieć spokój. No tak, ale z swojej politycznej, Bo przypomnijmy, on wyszedł z rządu, podał się do dymisji, wyszedł z rządu, przyjechał tutaj do opanowanych przez komunistów Polski. To było w listopadzie 1944 roku co powołany nowy polski rząd na uchodźstwie zarciszewskim. Uznał Jałtę, tak? Czyli uznał obcięcie wina Lwowa połowy terytorium Rzeczypospolitej i wierzył naiwnie, że będzie partnerem dla Sowietów, tak, że oni jakoś się podzielą z nim władzą. Stworzył PSL, do którego wyciągnął wszystkie niedobitki patriotycznie nastawionych Polaków, czyli ci, którzy przeżyli powstanie, wszystkie obławy, obozy itd., itd. oni też uwierzyli w tą iluzję, którą de facto im niestety stworzył. Przystąpili do tego PSL-u. Kiedy się okazało, że komuniści i tak nie chcą się podzielić władzą, no bo niby dlaczego, tak, no to on uciekł czy pomogła mu ambasada amerykańska, a wszystkich tych ludzi zostawił na lodzie i oni potem jeszcze do lat 80. do końca komuny byli inwigilowani, szykanowani przez PRL i tak dalej, i tak dalej. Nic nie osiągnął tą swoją akcją, a jedyne co to dał, to dał carstwom zachodnim taki komfort, że mogli powiedzieć, no jak, to przecież pan Mikołajczyk pojechał do, do, do Polski, uznał Jałty, dogadał się z komunistami, wszystko jest w porządku, nie mamy już żadnych zobowiązań wobec Polski. To są może drobne rzeczy, ale jeżeli się już Idzie na tego typu ustępstwa, na jakie poszedł mikołajczyk, to musisz coś realnie zyskać. Ja nie jestem przeciwnikiem ustępstw w polityce, wprost przeciwnie. Uważam, że kiedy nic się nie da uzyskać, to trzeba iść na ustępstwa w ogóle, bo, bo, bo na tym polega dyplomacja. Zawsze potem można się odkuć, ale w tym przypadku po prostu nie było żadnych aktywów, a same pasywa. Jan, Kar, Jan Karski pisze zastanowić się, jak, mam, jak mamy tą wojnę przegrać, oszczędzić strat i ofiar uzbroić i przygotować na to co go czeka, takich informacji, gdzie takich informacji szukać, jak je zweryfikować w dzisiejszej, jak gdyby, no patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, no bo to też jest, no Karski... Z tego co pamiętam, to on na własne życzenie poszedł zobaczyć, co się dzieje w Oświęcimiu. Nie, to Pilecki. to Pilecki, 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 Karski. Ale Karski dostarczył ten. Wiesz, a cieszę się, że wyciągnęłeś Karskiego, bo wreszcie, że powiedzieć, coś pozytywnego. nie, Żeby tak nie, nie mieli nasi widzowie poczucia, że wybraliśmy sobie tutaj w samych nieudaczników politycznych, czy też. Karski jest mi bliższy z tego, bliższy z tego względu, że on uciekł z Nowego Słońca i właśnie przez moją wioskę gdzieś tam szedł. Dzisiaj nawet jest szlak Karskiego, właśnie. No. I, no. i, i, i fajnie, że. no facet się dostał tam do Białego Domu. No, facet był na poziomie, bardzo fajny gość. Wcześniej był, e, pracował w msz -cie. Jego brat, co ciekawe, był pierwszym dowódcą, czy też komendantem policji granatowej w, w Warszawie. Zamknęli go potem Niemcy w obozie. Chyba Wałszwitz, z tego co pamiętam nawet. E, to taka ciekawa rzecz, nie każdy o tym wie. Natomiast Karski, ten cytat, który przytoczyłeś, jest kapitalny, był po pierwsze... No, zasłużył się tym, jeszcze przeszedł do historii, dlatego że um, przekazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych i w ogóle um, anglosasom informacje o, o zagładzie Żydów, o potwornych zbrodniach na narodzie polskim, o tym, co tu się wszystko dzieje, był emisariuszem. E, no i to jest to słynne stwierdzenie tamtych ludzi, z którymi rozmawiał, że oni po prostu nie mogą w to uwierzyć. To jest niemożliwe, co pan, co pan nam opowiada. W związku z tym bez wątpienia nie, nie, nie wierzono mu, bo to się wydawało tak przerażające dopiero po wojnie. Się potwierdziły te informacje. No więc tutaj bez wątpienia pozytywna cecha. No a po drugie, Karski był realistą politycznym, czyli był bardzo bliski mi. I te słowa, które przytoczyłeś, one są chyba z 1943 roku. Krótko mówiąc, Karski powiedział tak: Polska wojnę przegrała. I teraz musimy się zastanowić, jak przegrać wojnę. Bo już wygrać się nie da, nie? Dlaczego się nie da wygrać? No z prostego powodu, że Niemcy dostali w dupę pod Stalingradem w lutym 43 roku. Było wiadomo, że Sowieci ich zrolują do Berlina. Znajdziemy się pod okupacją sowiecką i trzeba patrzeć trzeźwo na tą sytuację. I Anglosasi nie pomogą nam tylko, no bo niby dlaczego, będziemy po prostu po wojnie w strefie sowieckiej, więc niepodległości możemy sobie już zapomnieć. Więc co zrobić? I odpowiedź Karskiego była bardzo prosta. Od 1939 roku do tego 1943, jak on to powiedział, Polaków bardzo wielu zginęło. W związku z tym koniec. Teraz przestawiamy się, skoro i tak nie możemy osiągnąć pozytywnego wyniku politycznego. niepodległość Droga do niepodległości jest zamknięta. W związku z tym musimy oszczędzać biologiczną substancję narodu. Taki publicysta Adolf Doboszyński napisał taką, taką broszurkę Ekonomia krwi. To jest właśnie jedno z moich głównych haseł. Ekonomia krwi, bo wiesz, Polskę my tworzymy. Ty, ja... Kolega, który siedzi tutaj za, za kamerą, i wszyscy widzowie, którzy oglądają nas w swoich domach. To nie jest abstrakcja. Państwo to nie jest abstrakcja. Państwo to są konkretni ludzie. Nie? My jesteśmy kapitałem Rzeczypospolitej i my jesteśmy najcenniejsi. W momencie, kiedy y, ta logika się przestawia, nie, to już coś jest wtedy nie tak. W związku z tym Karski miał, jak to się mówi, słuszną rację, kiedy mówił, że wszystko po 1943 roku powinno iść do minimalizowania strat. Nie? Bo już nic nie da się zrobić. A co zrobili nasi decydenci? To się dopiero wtedy zaczęła najgorsza jadka. Powstanie warszawskie: 150 tysięcy ludzi do piachu. Bez żadnych szans na powodzenie. Kiedyś byłem w telewizji, słuchaj z politykiem, nigdy więcej. jeśli rozmawiać o powstaniu warszawskim. Facet mówi do mnie: pani, ale to była ostatnia szansa na odzyskanie niepodległości. Ja mówię: Jakiej niepodległości? Człowieku. Z jakiej polityk? Z jakiej polityki? Nie powiem już, bo wiesz, bo powiedzą, że się cały czas nęcamy nad tą samą partią. Za dużo, żeśmy tutaj ten, bo wyjdziemy z naszej roli, wiesz, ludzi, którzy są bezstronni, nie? Jak, jak, jaka niepodległość, nie? Co ty człowieku mówisz? Sowieci stoją po drugiej stronie Wisły e, i co? Powiedziałem mu, dobra, w, załóżmy, że zdarza się cud, tak? Że kilka Gdybamy. tysięcy, tak, no to jest niemożliwe, nie? Ale jak to mówią Anglicy, for the sake of discussion. E, kilka tysięcy młodzieży, która nigdy nie wąchała prochu z dobrych domów, z zepsutymi pistoletami, przegania 15 tysięcy weteranów z, z Wehrmachtu, SS i formacji policyjnych z Warszawy. Wyzwalamy po, e, Warszawę, nie? No i co wchodzą sobie ciarze i co? Hello! Witamy z Polacy! Jesteście tacy dzielni, macie w nagrodę niepodległość. No ludzie, o czym my w ogóle mówimy, nie? 22 lipca 1944 roku zostało, um, zostało, e, został powołany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli alternatywny rząd Stalina dla Polski, bo jasne, że Polska będzie sowiecka, komunistyczna i żadne powstania nic już nie mogły zmienić, w związku z tym to wszystko, tak krew poszła w piach. To nie miało sensu, ta ofiara. Do tego dorzuć sobie akcję burza. Największe szaleństwo w naszych dziejach, czyli po prostu powitanie Sowietów przez Armię Krajową, ujawnianie polskich struktur podziemnych i oni natychmiast Sowieci to kasowali, a nasi przywódcy naiwnie wierzyli, że się nawiąże jakaś współpraca z Sowietami, mordercami z katyńskiego lasu i kolejne dziesiątki tysięcy chłopaków poszli, poszły po prostu bez sensu na Sybirii i w sołdaty i do piachu też. Eee, Polska Siły Zbrojne na Zachodzie, zamiast tak już zrobić kryzys przysięgowy, przestać strzelać, bo to już nie ma żadnego sensu, dopiero zaczęły się rozkręcać. Market Garden, wrzesień 1944 roku, eee, Monte Cassino, maj 1944 roku. Tysiące Polaków ginie kompletnie na darmo. Nie? Mnożymy nasze straty zanim je nimi, zamiast je minimalizować. A tymczasem mądra polityka to jest taka, żeby wszystkie siły zostawiać na koniec i jak najmniej tych sił stracić, nie? żeby wyjść z tej wojny, jak mniej poobijanym. Jak, po, jak po A jest takie słynne stwierdzenie właśnie głównego szwarc charaktera, jeżeli mogę powiedzieć. Yy, czyli generała okulickiego, książki obłoń 44 czeka, który doprowadził do wybuchu powstania w Warszawie. I on pytany, wiesz, ale po co, dlaczego? Jak to jest możliwe w ogóle, żeby taką akcję podjąć, bym powiedział tak: mury się muszą walić krew się musi lać, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wstrząsnąć sumieniem świata. A lekcja jest brutalna, bo świat nie ma sumienia. No, nie mam, ja, czy ja co do tej kwestii nie mam już pytań. <grym>, to tu dużo gadać, no. Słuchaj, kto był pomysłodawcą książki <grym>, Trzecia Wojna Światowa? Kto był pomysłodawcą? Internauci. Internauci? Tak, to... widzowie na YouTubie. I, skąd, I tak znaleźliście się wcześniej z doktorem, tak, Jackiem? Tak, tak. No, poznaliśmy się w ogóle w roku 2012 podczas debaty na temat e, książki Pakt Ribbentrop Beck, podczas której nie mogłem się skupić, bo siedząc obok mnie profesor mnie podszczypywał i kopał pod stołem. E, to taka była było takich anegdot, których mówię to już się troszkę z przymrużeniem oka, ale wtedy się poznaliśmy. Potem przez parę lat żeśmy się jakoś tak się to rozeszło, ale tak mieliśmy jakiś kontakt ze sobą i potem jak założyłem kanał Historia Realna... No to postanowiłem zaprosić Jacka Bartosiaka, żeby pogadać o geopolityce, o bieżącej sytuacji. Jacka Bartosiaka, który teraz jest w ogóle no, prawdziwym fenomenem w mediach społecznościowych i nie tylko, nadaje tą całej debacie o, o wojsku, o geopolityce w Polsce. Fajnie nam się gadało, jakaś taka chemia między nami była. Kanał wtedy dopiero się otwierał. Wiesz, ten mój historia realna. To było troszkę ponad rok temu. Rzuciłem ten film, coś tam miałem ile innego do roboty, wszedłem po jakimś czasie, patrzę, 300 tysięcy wyświetli. A ja co? <laughs> się stało, ogóle, wiesz? 300 tysięcy? A wiesz, a w ogóle no, to, to dla mnie nieprawdopodobne, no tylu ludzi, gdyby ich wszystkich zebrać do kupy, to to, to, to by to było, nie wiem. No zaskoczyło, nie, na nieświadomie. Zaskoczyło. I potem spotkaliśmy się drugi raz i znowu zaskoczyło i trzeci. I fajnie nam się gadało i odkryliśmy poza tym, że mamy dokładnie tą samą misję w życiu. Która polega na tym, żeby, żeby Polska wyrwała się z tego zaklętego kręgu kolejnych katastrof, klęsk, które se sami fundujemy bardzo często na własne życzenie, nie? żebyśmy wreszcie zaczęli prowadzić politykę realną, bo um, obaj zgadzamy się co do tego, że najważniejsza jest siła a, i w życiu, w sporcie, ale w polityce przede wszystkim. I Polska kiedyś tą siłę miała. A jeżeli spojrzysz na początki rywalizacji Polski z Moskalami, bo wtedy jeszcze Rosji nie było o tą przestrzeń geopolityczną między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim, no to myśmy najpierw byli górą. Nie? No wszystkie tam wojny, które tam toczył, batory o inflanty, Polacy na Kremlu w 1610, no myśmy byli jedyną armią, która, e, znaczy Napoleon, ale akurat tam już niewiele o co zbierać, ale która, która zajęła, zajęła Moskwę i tam przez jakieś dwa lata się utrzymała. W związku z tym i potem, wiesz, nastąpiło coś magicznego, coś bardzo zaskakującego. To znaczy, nastąpił jakiś przełom mniej więcej w połowie XVII wieku, i oni się stawali coraz silniejsi, a my coraz słabsi. Skończyło się to rozbiorami, no i obecną sytuacją, w którym Rosja jest jednym z kluczowych graczy światowych, supermocarstwem właściwie, a my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I, ale to, co jest najgorsze, to jest to, że Polska przez ostatnie lata z jednym wyłączeniem Bitwy Warszawskiej w 1912 roku ponosi kolejne katastrofy i klęski. Rozbiory, trzy narodowe powstania przegrane, druga no, wojna światowa, w ogóle jedna wielka katastrofa i pasmo błędów. Tracimy za każdym razem, kiedy trochę się Polska odkuwa, wiesz, to jest najgorsze, nie? Za każdym razem, kiedy jest już trochę lepiej, kiedy możemy wychować jakieś fajne pokolenie młode, nie? Tak jak to było przed powstaniami, w XIX wieku, czy tak jak to było w II Rzeczypospolitej, to nagle dochodzi do jakiejś erupcji polskiego romantyzmu politycznego, który kończy się z reguły insurekcją. Insurekcją, która nigdy nie ma szans na zwycięstwo, a kończy się zawsze jadką, rzezią, sybirem, obozami i zniszczeniem. I się cofamy. Nie? I jakby cały sens, dlaczego ja piszę książki, to jest to, że wierzę w takie powiedzenie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Czyli jeżeli będziemy gloryfikowali błędy przeszłości, przegrane powstania, czyli jeżeli będzie tak jak teraz, że. Um... my cały czas mamy święta z okazji przegranych. Trochę. Tak, tak. A, a zwróćcie uwagę na sierpień. Słuchaj, mamy dwa dni w sierpniu, które trzeba się świętować. Jeden, 1 sierpnia, rocznica przegranego powstania, ciężko przegranego. 15 sierpnia, rocznica zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, w której ratowujemy Polskę i pewnie całą Europę, czy pół Europy przed bolszewicką Nawałą. I 1 sierpnia, wiesz, wielka pompa, politycy, non stop, media, wszyscy. A 15, jakieś takie mini, parafialne uroczystości, gdzieś tam, wiesz, już z boku nikt. Na... Słuchaj, to jest chory. To jest, chore, bo coś... też jest w niebo wdzięcz. A no tak. Coś z psychiką, taką, prawda, przynajmniej tego obozu romantycznego jest nie tak, nie? bo jeżeli wychowasz młodzież w kulcie klęsk, to ziejesz siarno pod kolejne katastrofy, wychowujesz luzerów, przegranych, jeżeli wychowasz młodzież w kulcie zwycięstw, to wychowujesz przyszłych zwycięzców. Nie? Krótko mówiąc, yy, po to się pastwimy trochę tak w cudzysłowie, tak jak się śmieliśmy tutaj nad tymi postaciami z przeszłości, nie dlatego, że chcemy dokuczyć jakimś dawno nieżyjącym ludziom, nie? tylko chcemy zrobić to, Pokazać, jakie oni popełnili błędy, jakie to miało straszliwe konsekwencje dla Polski, dla państwa polskiego i Polaków, po to, żeby, jeżeli kolejni politycy staną przed takimi decyzjami w przyszłości, żeby wybrali mądrze, żeby kierowali się racjonalną oceną sytuacji, a nie swoimi pobożnymi życzeniami, żeby sojuszników potencjalnych oceniali nie według swoich oczekiwań, tylko według ich realnych możliwości, nie? Żeby, nie żeby doceniali potencjalnych przeciwników, a nie a nie ich lekceważyli, dlatego że to ma wpływ na nasze konkretne życie. I yy, ja chciałbym, żeby Polska była silna, żeby Polska była zwycięska, żeby właśnie wyrwała się, tak jak powiedziałem, z tego zaklętego kręgu kolejnych klęsk, katastrof, yy, całopaleń narodowych, powstań przegranych. Nie? Bo yy, oczywiście można, wiesz, wyjechać, tak, rzucić to wszystko w cholerę nie? i stwierdzić, że dobra, nie da się. Ale moja ambicja jest inna. Ja chciałbym dorzucić taką swoją malusieńką cegiełkę do tego. Żeby to zmienić, nie? żebyśmy kiedyś mogli spojrzeć e, dumą nie z powodu moralnego zwycięstwa, które jest taką, wiesz, efemerydą, jakimś dziwacznym zaklęciem, bo nie ma czuć tak moralne zwycięstwa. Albo wygrywasz, albo przegrywasz. Nie? Ktoś ci, że tak powiem, stłucze w ringu, tak, no to trudno, przegrałeś, tak? Ale ja, można powiedzieć, że moralne zwycięstwo, bo on ugryzł cię w ucho, tak? No, pff, ludzie. E, w związku z tym mówiąc poważnie. Chciałbym być dumny z prawdziwych, z prawdziwych zwycięstw Polski, z sukcesów Polski, z racjonalnej, racjonalnej, realnej polityki. No. Jeszcze wracając do, do książki, Trzecia wojna. Nie masz takiego wrażenia, że nasze wojsko i do, dowódcy czy generuje, szykują się na wojnę, która już była? Ha, no to zawsze tak jest. Że, że wiesz, była ta słynna linia e, Marzinota, szykowali się na Niemców, a Niemcy ich. Od drugiej strony wzięli, jak gdyby kompletnie, zupełnie inaczej. I trochę ja mam tak, trochę to jest tak, jak kiedyś było z MMA. To jest taki miks martial art, że no, walczysz ze stójkowiczem, widzisz, że ci nie idzie, to mu wierzasz w nogi, obalasz go. I, I trochę... Czy to nie jest tak, że można by to było przenieść jakoś tak, że nie wiem, no, że, że nie wojskiem, ale no, są różne inne metody prowadzenia tej walki, nie? Nowoczesnej. Wojny. Wiesz, gdyby był tu Jacek Bartoszak, to, to on by, to jest jego, jego konik. Yy, I by to ci wszystko ale, fajnie powiedział. Ale... Tak jeszcze skończę, no weźmy nawet tą, hmm. te, te prywatne armie. nie. Amerykanie mają swoją, Rosjanie mają swoją. Gdzieś tam ktoś w RPA ma swoją i nimi operują, działają. Trolle. Te farmy troli. To już nie jest. To już nie jest abstrakcja, nie? To jest. Wiesz, to, to jest zawsze tak, że generałowie szykują się do wojen już raz rozegranych, tak? I pierwsza wojna światowa i druga jest takim modelowym przykładem. Niemcy wynaleźli teorię, czy też praktykę blitzkriegu, czyli błyskawicznych uderzeń pancernych przy pomocy klinów pancernych, czyli czołgów, które wdzierają się głęboko w terytorium przeciwnika, robią kotły, osaczają itd. dalej, i to zaskoczyło tych generałów, którzy rzeczywiście spodziewali się kolejnej siedzącej wojny, czyli walenia do siebie z karabinów maszynowych w okopach. I zajęło trochę reszcie świata, żeby załapać o co chodzi. W końcu tych Niemców pobili, ale, ale mało brakowało, żeby, żeby było inaczej. Więc bez wątpienia to się zmienia. Kiedyś, wiesz, były takie trzy zasadnicze domeny prowadzenia wojny: banał powietrze, morze i ziemia. Teraz oczywiście to się poszerza przez rozwój nowoczesnych technologii. Pierwszą z nich jest cyberprzestrzeń. To jest oczywiste. To znaczy, jeżeli, yy, jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy wybuchnie wojna, to jakieś dwie minuty wcześniej ci wyłączą internet i GPS-a, więc jak będziesz jechał, to lepiej mieć papierową mapę. Nie? Eee, kosmos. To jest kolejna sprawa. Zestrzeliwanie sobie satelit, systemy obserwacji, yy, bo ten, kto widzi przeciwnika pierwszy, ten wygrywa. Nie? Bo teraz wojna nie będzie trwała raczej pięć lat, tylko tak powiedzmy, tak znamy ją pewnie z tydzień. Nie? Szybkie uderzenia, rozwalanie centrum dowodzenia, więc ten kto pierwszy, ten lepszy. No i oczywiście ten wymiar propagandowy, który też bardzo był widoczny na, przykładach, na przykładzie mediów społecznościowych i jest. Nie? Czyli te farmy troli, ale też wrzucanie filmików, budowanie przewagi psychologicznej. Na przykład Rosjanie, teraz nie wiemy, czy wejdą, czy nie wejdą, nie? ale to wszystko, co widzimy non-stop, czyli kolejni, kolejne tam zdjęcia, pociągów, które wiozą nad granicę z Ukrainą, czołgi zbierających się żołnierzy, no to na to wzbudza grozę, tak? Jak widzisz, 10, 15, 100 takich dziennie na Twitterze czy na tam innych mediach społecznościowych obrazków, no to jesteś przekonany, że Rosjanie się tutaj nie, nie patyczkują? Eee, więc bez wątpienia trzeba być gotowym na nowe zagrożenia. Takim modelowym przykładem jest oczywiście Armia Ukraińska. Ukraińcy w 2014 roku byli dobrze przygotowani do wojny, ale rzeczywiście drugiej, światowej, nie. Mianowicie, no, mieli co? No, czołgi mieli, tak? Mieli samoloty, no jakieś tam mieli, mają przemysł wojskowy, mają zasoby demograficzne. No ale jak się pojawiły zielone ludziki na Krymie, to zdurnieli kompletnie, prawda? Co to jest? Strzelać, nie strzelać, co w ogóle chodzi, prawda? No i w efekcie. Yy, oddali Krym. Bez jednego wystrzału, to przesadą, nam ktoś strzelał, podobno, yy, oddali Krym yy, i dopiero potem było widać, bo oni potem zrobili tak zwaną ATO, tam, yy, antyterrorystyczną operację, jak oni się uczą tej nowej wojny i coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej im szło, już potem w Doniecku i w Ługańsku, więc bez wątpienia musimy wyciągnąć yy, wnioski z tego, co tam się dzieje, przyglądać się na przykład temu, jak wyglądało starcie w górskim Karabachu między Azerami a Ormianami, gdzie drony na przykład odegrały dużą rolę. Powiedziałeś tam w pewnym momencie, że pójdziemy do lasu, nie? To ci mówię, że nie pójdziemy do lasu, bo jak pójdziemy do lasu, to wyparujemy w tym lesie. To jak? Po co? Ja jestem prepersem bo... już od pięciu lat zapasy zboże, kukurydza, roślinki i to. Powiem ci dlaczego. Żeby obronić swoją rodzinę, jak będzie kłopot. To tylko po to. I po to możesz mieć broń w domu, ale yy, i po to. Jeżeli yy, bez broni. Tak, ale jeżeli ruski dron nadleci, to zapewniam cię, że ci to wiele nie pomoże, a będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli, yy, na przykład, yy, wydaje mi się, że ta, ten WOD jest takim modelową sytuacją, oczywiście są pewne rzeczy, do których można ten wod użyć, ale jeżeli ktoś myśli, że ci chłopcy. Też bardzo często bardzo patriotycznie motywowani, wspaniali chłopcy, znam kilku żołnierzy wotu Wiem, że to są naprawdę fajne chłopaki, którzy całe serce by chcieli zostawić na tym polu bitwy. Natomiast jeżeli oni wejdą do tego lasu, rozpalą sobie ognisko, będą sobie śpiewali harcerską piosenkę i wyobrażali sobie, że są łakowcami XXI wieku, to po cichutku nadleci nad nich dron, będzie miał kamerę termowizyjną, zobaczyć źródło ciepła i chciał, nawet nie będą wiedzieli, kiedy zostaną eksterminowani. Nie? Znikną, wyparują, nie będzie ich i wszyscy ci ludzie tak skończą. Nie? W związku z tym e, wojna przyszłości, jeżeli będzie to no, e, symetryczna wojna między dwoma przeciwnikami, będzie bez wątpienia raczej wojną niepospolitego ruszenia i tak jak teraz PiS miał plan, wiesz, 250 tysięcy ludzi zamknąć w, w koszarach z kałaszami, nie? Proszę bardzo, to będzie więcej trupów. Nie? My potrzebujemy doskonale wyspecjalizowanych wy, wy ekspertów, którzy będą potrafili obsługiwać bardzo zaawansowaną technologicznie broń. Potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy zaawansowanych technologii i robotów, no. dronów I, i, i to jest chyba esencja tego projektu Armii Nowego Wzoru, którą Jacek Bartosiak ze Strategy and Future promuje bardzo mocno i która wywołuje wielkie zainteresowanie ekspertów. Czyli krótko rzecz biorąc, żeby tym razem był Polak mądry przed szkodą, Przygotować się rzeczywiście na realne zagrożenie, które, które nam grozi. Co nie zmienia faktu, że warto też mieć na wszelki wypadek i czołgi, wiesz, i myśliwce i wszystko inne, ale trzeba być gotowym na, na, na jakieś uderzenia zupełnie nie, nie. zaskakujące, które kiedyś nie wchodziły w rachubę. Nie wiem, blokady systemów bankowych, komputerów, czy nawet chociażby coś takiego jak ochrona na przykład naszych. Jeżeli będziemy mieli myśliwce F35, to warto chronić też pilotów, nie? Bo Rosjanie mogą się dowiedzieć, gdzie oni mieszkają i, i próbować ich po prostu zneutralizować. wiemy, do czego dążyłby Piotr Zychowicz, będąc królem Polski Ach. i rozdawałby karty. Czyli tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o zbrojenie i, i wojsko. A co byś jeszcze oprócz tego zrobił? Jakbyś mógł rozdawać karty na przykład w kontekście hmm. nie wiem, Ministerstwo, ministerstwo Edukacji Narodowej. Co byś, bo to też Słuchaj. wojsko wojskiem, ale chyba częściej się trzeba pokłonić nad, nad młodzieżą, nad dziećmi, nad tym, jak będziemy te nasze dzieci wychowywać, bo mi się wydaje, że to też jest problem. Dobra, mamy teraz takie teraźniejsze problemy, ale co będzie z tymi wszystkimi dzieciakami, które dorastają w dobie tak szybkiego postępu? Internet, technologie, no teraz jeszcze pewnie będą pamiętać, że małe dzieci, ludzi w maseczkach i tak dalej, nie? Tak, jakbyś, tak. Jakbyś, jakbyś był takim jednym rólem. no powiedzmy. Słuchaj, to od razu Ci powiem. Królem że... Polski to tak. oprócz tego, co już powiedziałeś, co byście pewnie zrobili z Jaskiem Bartosiakiem, to <laughs> na czym by się należało jeszcze pokłonić? Słuchaj, od zacznę od tego, że królem Polski być nie mogę. Yy, z tego prostego powodu, że nie mam, że tak powiem, odpowiedniego urodzenia, nie mogę być pomazańcem Bożym, mhm. więc proponuję taką, taki kompromis. Fantazjujmy trochę. Niech królem zostanie, radziwił, dobrze? Eee, a ja mogę zostać doradcą. Z, z, znam swoje miejsce. Nie mam tyku... odpowiedzialności za nadal, Nie, bo... Mogę jako doradca się podnieść, oczywiście, ale nie roszczę sobie prawa do bycia pomazańcem Bożym. Więc e, po pierwsze, dyktator. pierwsza dyktator. moja decyzja. Dyktator. Dobrze, jestem dyktatorem. Pierwsza moja decyzja jest obniżenie podatków. Do ile? Do ilu? Do ilu. Wiesz to tak, wydaje mi się, że uczciwie byłoby, tak ja wiem, z 5% liniowego dla wszystkich. O nie? Nie. To by powinno nieźle. Po co byś do tą armię? No i słuchaj, wiesz, jaki to byłby kop dla, dla gospodarki? Pomyśl. To jaki nie by... lepiej zrobić 15 i już by nie było kombinacji. Tu jeszcze widzę, ktoś licytuje 10. Dobra, między 10 a 5 mogę iść na, 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 na kompromis, ale wiesz, problem polega na tym, że po pierwsze jestem, tak jak powiedziałem, zwolennikiem liberalizmu gospodarczego i myślę, że im mniejsze podatki, tym większe wpływy budżetowe. Z oczywistych powodów nie będę tego tłumaczył. A im wyższe podatki, tym się większa, bardziej zarżnięta gospodarka i to się kończy zawsze Koreą. Eee, no, prawie zawsze. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. Po drugie, bym całą, wiesz, to wszystko, co utrudnia działalność gospodarczą, całą biurokrację, to wszystko bym zaorał. I ponieważ uważam, że największym atutem Polaków e, jest właśnie przedsiębiorczość, Małych polskich i średnich przedsiębiorców, to oni dźwigają ten kraj i oni teraz dostaną najwięcej po tyłkach z powodu polskiego ładu i wszystkich innych socjalistycznych pomysłów, które po prostu zdemulują naszą gospodarkę. W związku z tym totalny liberalizm gospodarczy, tak bym powiedział, bo to nie jest kwestia taka, że. Że tych pieniędzy jest, byłoby dużo mniej, bo to jest też kwestia tego, jak one są wydawane. Nie? Jestem bardzo głęboko przekonany, że Polska, polski budżet to jest taki wielkie wiadro, podziurawione z boku. My wlewamy do niego wodę w postaci naszych potwornie ciężko zarobionych pieniędzy, a te dziury, to wszystko wypływa. A ja bym po prostu pozatykał nie te dziury. I za to odpowiedzialność. że to jest państwowe, wiadomo. To nie, to można się na tym nakraść, nachapać, wydawać na jakieś bzdury. Wszystko to trzeba po prostu y, ukrócić, y, pozatykać to wiadro i wtedy nawet jak wlejesz do niego mniej wody, to i tak poziom Ostatecznie będzie wyższy, nie? Więc to jest po prostu dramat polski. To znaczy to, że wielu ludzi, jakby no, kiedy już do tego koryta dopadnie, no to traktuje tą rzecz pospolitą jako dojną krowę. I bardzo często są to ci sami ludzie, którzy mają usta pełne patriotycznych biało-czerwonych frazesów i w ogóle wyciskają łzy na rozmaitych właśnie wiecach. Więc to jest pierwsza sprawa. A co do młodzieży, to przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejsze to jest krytyczne myślenie. Ale jakie przedmioty byś wprowadził w szkole? A słuchajcie, to ja nie ja się nie Krytyczne mówię... myślenie? Tak, ja... logika? Nie, problem polega na czymś innym, rozwiązywanie problemów, krótko mówiąc, czyli nie rąbanie na e, blachę tego jaki książę piastowski w którym roku tam żył, nie? tylko rzeczywiście próba przygotowania tych młodych ludzi na o współczesny świat. Nie? Czyli rzeczywiście, ja chociaż jestem tradycjonalistą i konserwatystą, no to rozumiem to, że nie można w XIX-wieczny sposób wy, wychowywać ludzi, którzy mają w XXI wieku się realizować. E, czyli muszą rozwiązywać zadania, być zadaniowani, muszą wiesz, działać w grupach, muszą e, być przygotowywani na przyszłych przedsiębiorców, a nie na przyszłych urzędników. Muszą być przygotowywani na ludzi, którzy będą indywidualistami, a nie działali w jakichś kolektywnych Organizacja, w których będzie łatwo im narzucać swoją wolę. Nie? Muszą być agresywni, żeby zarabiać pieniądze, żeby się bogacić, żeby Polska się bogaciła, żeby te 5% podatku w liczbach już potem konkretnych było wysokie, a nie wychowywać ludzi w ten sposób, żeby wisieli na zasiłkach i obciążali budżet państwa. I to jest najważniejsze. No i jeszcze jedna rzecz bym zrobił z Izraela, która mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy wiesz, że w Izraelu jest taka historia, że tam jest służba wojskowa dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, studia i po studiach zawsze rodzice fundują, odkładają na to przez całe dzieciństwo dziecka i fundują jemu roczne pobyt za granicą. Po prostu dają force, wypychają go do samolotu w lotnisku międzynarodowym Ben Guriona w Tel Awiwie, jedź w świat, nie? I taki młody Izraelczyk po całym świecie jeździ przez rok, wraca i wtedy też, wiesz... Zaczynaliśmy trochę od tego wątku. Łapie pewne doświadczenie. doświadczenie, widzi jak inni ludzie żyją, jak to wszystko się je i w ten sposób Rzeczpospolita wypłynie z ciasnych przestrzeni Europy Centralnej na, wiesz, A szerokie widzisz, oceany światowe. Jak widzisz kwestię religii państwa? No to jest taki temat no, kontrowersyjny i Wiesz, no nie zgłębiam tego jakoś, nie jest jakoś no, ale ta, jakby ta strona się, ludzkiej Jakbyś jakby się rozdawał no. karty, nie, to zostawiłbyś tak, jak to jest, czy jakoś byś jednak oddzielił, nie wiem, kościół od wojska? Nie no, słuchaj, jeżeli młodzi ludzie, którzy idą na śmierć, tak, no bo de facto o to chodzi żołnierzom, znaczy o to chodzi w tym zawodzie, tak? Są to ludzie, którzy świadomie wkładają mundur z taką świadomością, że mogą poświęcić życie e, ginąć i zabijać. No tak, no, wiesz, no to się mogą zdziwić któregoś dnia. Nie? E, I oni bez wątpienia potrzebują opieki pasterskiej z tego powodu, no, że może dojść do, właśnie do sytuacji takich. E, Krańcowych i, i, i tragicznych, i tam kapłani powinni być, żeby nieść tą pociechę duchową. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja chcę Ci powiedzieć, że jestem zwolennikiem Rzeczypospolitej Wielonarodowej, Wielowyznaniowej, a nie na przykład takiej wiesz, polskiej, superkatolickiej tylko dla Polaków, że Polak jest według jednego wzorca wycięty z kartonu, jako koniecznie katolik i konie katolik, koniecznie człowiek mówiący po polsku. Wydaje mi się, że Rzeczypospolita jest, miała najlepsze swoje tradycje jako państwo wielowyznaniowe, wielonarodowe i pomieścimy tu wszystkich. Byle by tylko ciężko pracowali. A trochę pod pod amerykańskim się podoba tak na marginesie. Yy, I bez wątpienia myślę, że powinni być i Rabini Polowi, i, i, i księża prawosławni, w wojsku i wszyscy inni. No, i tyle. Chyba nie mam tu nic wiesz: jakiejś Ameryki do, do odkrycia. Wydaje mi się, że wszystko po prostu z umiarem. No, nie chciałbym, żeby Polska zamieniła się w kraj, w którym biskupi piszą ustawy, ale też nie chciałbym, żeby było tak, wiesz, jak we Francji rewolucyjnej, żeby księży wieszać na, na, na latarniach. Wydaje mi się, że kościół katolicki, czy w ogóle religia, jest ważnym elementem polskiej tożsamości. A I wszystko z umiarem, no. A chłopski rozum. Zostały nam jeszcze pytania z komentarzy. Możemy zrobić. To chyba coś. były pytania z komentarzy. Nie, to są moje pytania. Moi drodzy, jak widzicie, mój gość w dosyć długi sposób odpowiada na moje pytania, a żeby uwzględnić Wasze zapytania z komentarzy, musieliśmy ten odcinek przeciąć na dwie części. I zapraszam do kolejnej już niebawem. Partnerem odcinka jest.